padł. Upadł po prostu. Nie wiem jakim cudem, był na biurku daleko. Ale już startujemy. Tutaj dzisiaj kariera numer 2. No i zobaczymy jak wypali z gościem specjalnym. Ja już tylko odpalę Discorda. No szybko. Siemka, elo, co tam? No fajnie. Dobry na Discordennik. A jeszcze hashtagi musisz mi podać, wiesz? Że... Dawaj tę karierę. No tak, tylko obiecałem, że tutaj będę, będzie gość specjalny. Ja już tutaj... Jeżeli wbiłeś na Discorda Gamery Hexagona, to będzie łatwiej. Nie, nie macie. Wykrzyknik Discord. Jeżeli coś do mnie napisze na privie, to jak najbardziej. Wbijajcie na tego Discorda, bo to jest Discord. Napisał ktoś coś do mnie? Zapraszania, czekujący, wateczek wielki. No to nie od ciebie. Czekamy sobie. To sobie usuniemy. Wejdźmy do tej znajomych. Nie zadziałało, źle mi to podałeś. Aha, bo to jest PP jeszcze. Siema, snajper. Okej. Ziomo nawet może być. Mamy też mogę opuścić. Też mogę. Jaworski, Kapciot, Kasti. No dobra, Kastiego zostawmy. Opuść grupę. Co tylko robię porządek znajomych. Jachlek też nie chcę. Nie chcemy. PH Delfin. Kubol. Diaxer też nie. Sparko, kropka. Nie znam. Diaxer, aktor.
Dobra, potem sobie tym zrobię dokładnie. A gdzie mieszkasz? Na Śląsku. Nie na DSC Doznaj? Na razie nie. Na razie gramy sobie. Co, grałeś w RDR2? Nie wiem, o co chodzi. Oj. Aha, ja miałem być na Discorda. Z tym. Halo? 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 Gramy sobie pierwszy mecz. Ja jestem w Gliwice. Jak to wygląda? Co on napisał jeszcze? Jesteś? Gramy tym składem. Angel Gomez. Ura. Chodzi o kadry. Witamy, piłkarze już na boisku. Zawodowiec nie, to na zawodowca to sobie bierzemy ustawienia gry. No możesz się odezwać jak chcesz. Nie wiem, czy gadasz. No, cześć. I przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Na stanowisku komentatorskim melduje się Dariusz Szpakowski. Obok mnie tradycyjnie Jacek Laskowski. Przed nami już za moment kolejne emocje w Ekstraklasie. Jacku, czeka nas fascynujące spotkanie. Zobaczymy, Darku, co dziś zaprezentują nam obaj szkoleniowcy. Czy mają w zanadrzu jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach? Kibice oczekują dobrego widowiska. Moim zdaniem mają rację. Oby się nie zawiedli. Oni takie wolne tempo mają w porównaniu... Parzyszek! No... Nie, dobra. Czekajcie, na pewno jeszcze jedno... No nie, ta rozmowa nie wypali, bo nie odzywasz się w ogóle. Nie ma to najmniejszego sensu. Może masz pisać na trzecie, ale... Cisnę, przegrywamy 1-0 w szóstej minucie. Wysoki pressing się opłacił. Wymuszenie na przeciwniku błędu było tylko kwestią czasu. A po błędzie znakomicie wykorzystany prezent. Nie, nie prezent. Zasłużyli sobie. Brawo za determinację i skuteczność. Nie grałem w taką grę, nie, to jest pewnie jakiś horror, jak nie gram. Jedyne co to kiedyś grę, nie grałem, Daddy, Grandpa, Parzyszek. Nie ma o czym mówić. Tuszyński! Ma raz broni, ale to nie koniec! Prostopadłe podanie, będzie to właśnie. Ty? No i atak spalił na panewce. Parzyszek. Tuszyński. Robi się niebezpiecznie. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Czyste zagranie. Przejmuje piłkę. To na dzikim zachodzie. A to ja nie grałem. Mówię, Angel Gomez. Gomez. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Ciekawe jak to rozwiąże. Tak, Angel tak, Gomez! Kurczę, no. Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Nie, to nie ma sensu. Wrzućmy gdzieś tutaj. Dośrodkowanie z narożnika, bo dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Bardziej zapoznaję się z tą FIFA, ale LKS Łódź to jest seria drużyna chyba najgorsza. Jaka możliwa jest? Rywal zmusił go. Każda przegrana mnie cieszy, bo gram na zawodowcu. Angel Gomez. Nie rozliczam po prostu. Nieporozumienie. Ja już miałem 95 overall na tej karierze. A jest padło, bo przegrałem jeden mecz. Zobaczmy co zrobi. Ale Sarge the Player to ja oglądam, mówię ci. Mogą nie interesują mnie takie gry. Jakby mnie interesowało, to bym się zainteresował. Dobra. Daj.
Ty nie, no spalone. Piłka idealnie za plecy obrońców. Co? To musi być gol. Nie było spalonego? Co, ciekawe jak. Zobaczcie na powtórce, że to był spalony. Spalony jak byko. Patrzcie na to. Ha. To jest spalony. Tam... Tu też noga była. No ale dobra. Możesz podać masa, będzie lepiej. Ale nie, bo tam nie słychać cię w ogóle, nie odzywasz się. Ja nie nabrało a to nie ma sensu. Zespoły pokazały już, co potrafią. Myślałem, że będzie to lepiej wyglądać, teraz ale czekamy na odpowiedź, nie funkcjonuje. A z nami pewnie wielu kibiców. Jak nam się wydawało. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Blisko dobra, poleka, sędzia wybiega jest na pozycję. Sędzia nie znał słowa z broni bramkarz. W takiej gdzie sytuacji masz? Naprawdę wymagało to wielkiego kunsztu, brawo! Mam zwalone, no to nie wiem, ale mi się nie chce mysła odpalać. Zagrywa w okolice 9, ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. No nie, no LKS w sumie się poprawiła mega. A co, turniej przedsezonowy na nowicjuszu wygrany? Zgramy się zawodowiec i ładnie się znalazł na skrzydle. Zagrywa do tyłu. Aż miło popatrzeć na taką grę obrońców. Zmusili przeciwnika do oddania całkowicie niecelnego. Fatalny kick z bramkarza. Tak wybija się wolno. Mogą to teraz za to bardzo słono zapłacić. Ale w sumie co ci nie pasuje w tym grze? No ładnie teraz podskoczyło ciśnienie kibicom gospodarzy. Nie jedna osoba na trybunach złapała się za serce. O, ryba jak. Zawał prawie. A ty się zawał. Sokołowski. Sokołowski, mój trener. Możliwe. Zakończył karierę. Niezgoda. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Nie, ten Gomez nie dobiegnie. Dobrze, do przodu. Co teraz zrobi? Tu. Dobrze, ma dobrze. Jest wejście. Czemu do niego? No tam na środek. Kirkeskow. Mój ogarnąć desce. Ciągle łutałeś. Jeden do jednego, to rezultat po. Co ty się dzieje? Aha. No cóż, przed nami druga odsłona dzisiejszego spotkania. Dobrze. Jak dotąd mieliśmy wyrównany pojedynek, co odzwierciedla rezultat widoczny na tablicy wyników. Rymaniak. Będzie wznowienie z autu. Nie będziemy się jakoś specjalnie spinać, żeby tutaj wygrywać wszystko. A to będzie taki chillik. Będzie piszczał. Co teraz myśli? Nie, bo mnie to też rozpoczyna. Gospodarze mogą wrzucić piłkę w szesnastkę. Ciekawe, jak to rozwiąże. Nie mam co zrobić. Handicap nie na żarty. Na zawodowcu nie grałem. Czy brałem na piłkę, to tej ja w tej prawie w ogóle. Zobaczmy, co zrobi. No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu ale jest ciężej. I czemu? Dobrze. Tam. Dobrze. Jeszcze przedłuż. Nice. Przedłuż jeszcze. Biuro prasowe Realu Madryt podało, że klub pozyskał nowego zawodnika, co kończy głośne ostatnio spekulacje. Kwoty transferu nie podano. Ależ go wypatrzył. Jest. Dobra. Gol, który daje a masz postery? Nie ma. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji nie, muszą się odkryć, co wcale nie musi im iść na zdrowie. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. No ale na zawodowcu mi idzie, jak mi się podoba, nie? Kuszyński. Czy że Gwiazd Gliwice ma jeszcze gorszy zespół ode mnie, chociaż Parzyszek. Rating mają o wiele lepszy. Stanowczo, ale w piłkę. Ale jakoś takim chyba nie idzie dzisiaj. Jeszcze jeden. Nie dawali rywalom. Ale nasi nie mają kontroli piłki. Aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Ach, teraz znakomity przechwyt. No cóż, to będzie było podanie do tego na dole, on podał do tego. Zobaczymy, co teraz zrobi. A tam początki zawsze jest trudne. Dobrze ustawiony, co zrobi? Trzeba ogarnąć bramkarz wszystko. Wybroni ten strzał. O,
A czemu do niego? Ja chciałem do tego... O? Angel Gomez? Rozpoczną zmiana. Od rzutu wolnego. Wpuśćmy tego Ramireza. Wygląda obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. O! Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Tak? Przydałaby się wrzutka. Co teraz zrobi? Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia zdecydował inaczej. Rzut karny? Gdzie tam niby moi widzowie chcieli rzut karny? Na czacie patrzę i nie pisze rzut karny. Coś okłamam. Parzyszek. Ale nasi piszczą kolejne na celne nich. Podanie. No też to potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Niezgoda. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Oni nie umieją grać piłką. Oni chcą od razu do przodu i to mnie trochę denerwuje. Nie bez przyczyny skupiamy uwagę na tym zawodniku. Jest chyba najlepszy na boisku. Tak, może być naprawdę zadowolony ze swojej dzisiejszej gry. Jest w doskonałej dyspozycji, aktywny pod bramką rywala, co właśnie widzimy na analizie jego strzału. Na tej jednej bramce chyba się nie wstrzymał. Czy to bramkarz nie miałby najmniejszych szans, gdybym trochę niżej to zrobił. Ale nie, jakbyśmy z Piastem wygrali, to jest total sztos w tym momencie. Tracą piłkę po tym podaniu. O nie, brak. Gomez jeszcze przecież... On u nas gra kluczowego, a tak naprawdę on też jest mało. Angel Gomez. Ma piłkę, co teraz zrobi? Dobra, ale utrzymajmy. Ale spechowe podanie i strata. Dobrze, teraz ostatnie piszcie, bo 9 minut drugiej połowy przed nami. Tak jest. Szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Udało się, czy będzie gol? Malarz! Cóż za popis umiejętności bramkarskich! Co się stało? To powinna być bramka wyrównująca. Państwo, co się tutaj stało? Mniej i zmęczenie napastników Arek Malarz obronił... Parzyszek! O! Fantastycznie handicap, zablokował FIFA. To. Wyłączcie handicap. Będzie spoko. Element wkurza mnie od FIFA 15. No, i dobrze. I teraz. To jest wolny. No pa, jaki wolny Alvarez. Czy patrzcie? No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Co jest? Kibice ze wszystkich sił wspierają swój niezgoda, on nie ma może sił. Jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Ale nie może w ślizgu zrobić. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Dobrze. Sporo miejsca na skrzydle. Tutaj. Dobrze. Nieprzemyślana próba odebrania piłki. To się może źle skończyć. Zobaczymy, co jest, nie. To nie była bramka. Trener decyduje się na zmianę. Dobra, to jest koniec. Także radość dla mnie, że udało nam się wygrać mecz z Piastem Gliwice, bo tutaj prawdopodobnie groziło nam najwięcej. Właśnie sędzia. Na razie. Więcej niż z Lechem Poznań, bo Lech nie ma najlepszej kondycji i najlepszej formy na ten moment. Ale wywiad pomeczowy zawsze będzie super wiadomością. Czaty, czemu nikt nic nie pisze, chyba że mi się coś zacięło? Nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. Nie zacięło się. Mamy kilka pytań. Udało wam się wygrać wyrównany mecz, strzelając decydującą bramkę w drugiej połowie. Co w dzisiejszym meczu udało wam się najlepiej zrobić? Czas skupić się na kolejnym meczu. Byliśmy lepsi. Czy były wątpliwości co do wygranej? Bez wątpienia daliśmy z siebie wszystko. Jak trudno było powstrzymać napastników klubu Piast przed strzelaniem bramek. Nie było łatwo. A jest to. Dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. No i super. Ramirez. A ten pan ile ma lat? 27. On wygląda spoko. Ale 800 tysięcy za niego? O! Czekajcie, na pewno mi widz mówił? Gomez. To wygląda, ale spoko. Ten sobie błyski.
jeszcze ktoś u mnie z potencjałem? Nie, szkółki juniorów raczej się nie opłaca otwierać. Ale nie, oni faktycznie to się rozwijają. Ale kanał ci upada. Dlaczego mi upada kanał? Wróć do Fortnite, bo się lepiej oglądało. Trudno to, jak chcesz Fortnite, to idź do innego youtubera. Ja tutaj chcę przenieść właśnie kanał, bo Fortnite upada. Fortnite upada. Ten wygląda. Ja tego samego go chciałem ściągnąć. Paweł Brożek, nie. Kogo oni mi tu dają? Jakiś staruszku. Tego też się nie opłaca. Tego też. Tu ci spoko wyglądają. To wygląda nawet spoko. Ale na pewno... Ile kosztuje kadra juniorska? Andrzej Wieczorek. Nie, pończyk. I niech nam będzie. Znowu jestem. Dobra, no. Trzech najgorszych. Zobacz, Perry Forster. Jaki miałeś hejt, jak grałeś Forta? No, botem jestem, że nie umiem grać w tą grę. Daj mi miał hajs, Ramirez. Co oni się go tak czepili? Zobacz, ale co to jest? Zobacz, co to jest w ogóle? Bryła. Wydali co najmniej 350. Ja rozumiem, ale oni dają tak. Zawodnik? Peteri. Zaraz tego zobaczę. Jak zawodnik, to spoko. Ale ja myślałem, że jakaś gra. Udało, dobra. A ja chcę zobaczyć tego, co tutaj widz mi napisał. Zawodnik. Czyli jak on się nazywa? Peteri. Peteri to jest? Nie, to nie jest Peteri. To jest Petreri. Nie ma takiego zawodnika. Czekaj. Nie ma takiego zawodnika. Ty mi złego podajesz, no. Ale 28 lat ma. Nie ma szans za bardzo, ale sobie go dodamy, no ale 28 lat nie ma opcji. Nie. Stary, a ja już patrzę na tego Discorda. Goga jest mega dobra, ma 66 oceny ogólnej. Już tego Discorda sprawdzam. Nie no, teraz już nie mogę, no stary. Teraz już za późno. Już musiałbym całą FIFA wyłączać. Się nie opłaca. Mam jego autograf, to super. Szanuję, ale... Nasza drużyna i tak jest nawet. Jego autograf. A to ty byłeś na meczu? Norweskiej ligi? Czy jakoś tak? Nie. Chyba norweska była. Patrz.
Witamy Państwa serdecznie. O, Błaszczykowski. A przede wszystkim ciepło, bo pogoda dziś nie dopisała i wciąż pada. Dzisiejszy mecz komentować będą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dziś oglądamy mecz Ekstraklasy. Emocje niesamowite. Zaraz zaczynamy. Dobra, ja też tak. Atmosfera będę. Na stadionie, Darku, naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, Gomeza? Czy któryś z trenerów wymyślił na... Angel Gomez! Mało zabrakło, naprawdę mało. Piłka trafia w słupek i opuszcza boisko. Jak sądzisz, co super. Pokaże nam dzisiaj? Spoko grasz byłby. Mieli skromne cele na ten sezon, ale udało się trafić z formą. I chyba będą wróciłby mogli do Ekstraklasy skupić się na walce i starym o wyższe cele. Ja mam na przykład autograf obrońców Marka Sokowskiego, który grał kilka sezonów w Ekstraklasie. Pod Beskidzie upadł i zakończył karierę, a teraz się okazało, że mnie trenuje w piłce nożnej. Jest naciskany, ale ma do kogo zagrać. Pa, jakie tempo ma. Grzesik! Chłop ma tempo. Przed meczem zastanawialiśmy się, jak gospodarze podejdą do tego spotkania, ale pierwsze minuty chyba rozwiały nasze wątpliwości. Mocny pressing na całym boisku jednoznacznie sugeruje, że chcą tutaj narzucić swoje warunki. Tak, zobaczymy, jak zareagują na to rywale. Czy odpuszczą i dostosują się do takiej gry, może sięgając po długie piłki. Czy raczej pójdą oni, na wymianę oni czasu. Grają teraz na pewno i ja nie mam szans. Sawiciewicz, broni malarz, piłka nadal w grze. No i strata piłki. Traciłem bramki. Ze spokojem zgarnia tę piłkę. Jest szansa jest zgoda, na kontratak. Jest zgoda. Patrzcie na to. Jest. Uda się? Niezgoda. Jest. Kontra, palce lizać. Wykończenie też. Niczego sobie. Tylko na to czekali. Mają w składzie szybkich piłkarzy, którzy w takiej grze czują się jak ryba w wodzie. Kamila Grosickiego może autograf. Super. 1-0. Och. Chyba mecz repki Polski, nie? A ja już wygrywam. Formę trafiłem po prostu. Zrobiłem z dziadów i jakichś totalnie młodych koksów, nie? Niezgoda, Gomez. Do tego sprzedałem tych powolnych jak Piątek. I jest to no, zupełnie jakby byli na treningu podają takiej gry właśnie się sobą. Spodziewałem. Żeby out, tak drużyna grała, że w następnym sezonie w Lidze będzie chyba podawał. Ma czas, żeby dostosować. Co? To nie wyszło? Ja już byłem pewien, że to wyszło. Ale dobrze. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Ohoho! Ohoho! To jest ten styl tepe, tylko on nie ma siły. Dobra? To musi być gol! Zapomniałem dać teraz RB. Popisał refleksem. Co widzisz, co pisze? Ja mam autograf Kamila Grzyszewskiego. Odbierz na DSC. Ale ja nie mam włączonego Discorda. I wtedy muszę wyłączyć całą grę, bo FIFA się nie da minimalizować. Zobaczmy, co zrobi. Znak uderzenie w stronę bramki. O! I gol, proszę Państwa! Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. A niewykorzystane sytuacje. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Co teraz wymyśli? Dobra okazja do oddania strzału. Jest gol! Który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji ale muszą ta bramka się odkryć, to wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Wisła wyraźnie przeważa pod kątem posiadania piłki. Tyle, że co z tego, jeśli nie stwarzają zagrożenia. Właśnie, ja nigdy nie lubię trzymać tej piłki tak jak zawsze SL, tylko ja zawsze próbuję jakoś atakować, przez to zawsze mam ujemne posiadanie piłki. Ale no online znowu, często wygrywam. Ale w tamtej FIFA trafiłem z tego, Neymara. Tak myślę, kurde, karta pożyczenia, fajny gracz. Potem patrzę, co? To jest prawdziwy Neymar. Pasza, biceps. Nie, to jest Pasza. Drzazga. Rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Panie, graj. Angel Gomez. Angel Gomez w ogóle. Tej. Skilkował trochę. Nie na niego chciałem, ale niech tak będzie. Mamy 3-1. Piłka w siatce. Spalony? Tak, był spalony. Sędzia podnosił chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Mogę ci trochę załatwić. Nie trzeba. Nie trzeba załatwiać. Ja ci mówię.
Ja mam dosyć fajne autografy, znam się z fajnymi osobami. Świetnie, teraz zasłania piłkę. Co? Paweł, poza ty, co mi z autografu? Drzazga, Błaszczykowski, Paweł Brożek. Jest dobrze ustawiony. A to ten Paweł Brożek, za plecy rywali. Podanie na bliższy słupek. Taki dziadek już. Świetna robota bramkarza, z nim między słupkami. Wynik 2-1 po pierwszej. Mnie jakoś, wiesz, Kamil Grosicki nie kręci. Wiesz? Przerwa za nami, wciąż leje rzęsisty deszcz. Każdy ma swój gust, ale ostatnio akurat Grosikowi idzie gorzej niż Pazdanowi. Eliminacja. Bum tararara. Kurczę, nie, to było złe, ale dobra, jeszcze przy piłce utrzymywanie. Ciekawe, jak to rozwiąże. Alvarez, piłka wystawienie idealnie za plecy naszych uchodźców. Może spróbować szczęścia. I nie udaje się podwyższyć rezultatu. Ciągle jedna bramka różnicy, to może nie wystarczy. 2-1 dalej wygrywamy. A jak on tego nie trafił? Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Mecz ciekawy, świetnie, nie? Świetnie mu idzie, dwie minuta bramki po minucie padały bramki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie. Najpierw ja, utrzymać potem się oni do końca pierwszej połowy. I na końcu, znaczy oni szczerze mówiąc. Rzecznik prasowy Barcelony poinformował o pozyskaniu nowego zawodnika. I od razu to ciekawy transfer. Jeszcze, na razie szczegółów nie znamy, za to wiemy jedno, to naprawdę udany zakup. Ma piłkę, co teraz zrobi? Dawaj. Lecisz. O nie. O nie, o nie, 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 nie. Biegnie na bramkę. Złe, bardzo złe wykończenie. Na Discord, uderzył mocno. Mówię ci, że mi wywali FIFA. Ale zaraz ci coś pokażę. Zresztą proszę na niego spojrzeć. Sam doskonale wie, że powinien był to lepiej rozwiązać. O, dobra. Patrz. Biorę tak i patrz. Nie mogę tego zminimalizować. Jedyne, co mogę zrobić, to tak. Może się uda. No i widzisz, FIFA wraca. Discord zaraz zobaczę. No zadzwoń, albo ja zadzwoń. Halo, gadasz? Nie, halo. No, cześć. I znowu nie gadasz. No to nie ma sensu, stary, bo ty nie gadasz. To jest. Mówię ci, nie ma sensu. Ty już mniej więcej nie prasz, no. Nie działa to tak. Janicki, Burliga. Mesa mogę potem słuchać. Ale na ten moment. Nie. Przegrałem teraz przez to. Jak przez to teraz będę przegrywał. Możemy mieć remis. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak? Jest okazja! Ofiarny blok. O nie, Gomez schodzi. On tutaj bardzo czynnie akurat gra w naszej drużynie. No, ale jednak są lepsi. Dośrodkowanie rzutu rożnego. No była o, sytuacja, a tutaj prawie Malosz przepuszczasz raz bramkę. Oj. Jakub Błaszczykowski. Fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. Oj. To mogło być wyrównanie, to wręcz powinno. Oj. Za linię obrony. Kolego, Ramirez tutaj. To musi być gol. Co duże tempo. Ale elegancka interwencja bramkarska. Skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Zapomniałeś, to nie z tej strony. Interwencja bramkarza po tym dośrodkowaniu z narożnika boiska. Z tej strony nigdy mnie nie siadnie. Będę z drugiej się będę uczył tych wkrętek do tej FIFA. Ale to się jeszcze poduczy tych wkrętek. No, piłka oddana w zasadzie a czy bez walki. Na drugi odcinek. Wisła przez ostatni niestety kwadrans nie z dużo częściej była przy piłce. Trochę? Cisną, atakują. Naprawdę zależy im na wyrównującej bramce. I przy takiej grze ich starania mogą bardzo szybko zostać wynagrodzone. Nieudana ta interwencja. Ale to nie koniec. Tym razem piłka pewnie łatwo wychwycona. Po raz kolejny. Ale poprzednia interwencja. Malosz to był ratuje tyłki całej drużyny. Najwyższych umiejętności bramkarskich. Bardzo trudny do obrony strzał, ale instynktowna reakcja naprawdę Malosz, mogła no, się no, ale podobać. My tracimy piłkę. Może jak, teraz wiem, zrywa się do pink kibiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich jak szans na FIFA wygranie. Ciągle się traci piłkę. Co teraz zrobi? Bardzo ważna interwencja obrony. Przerzut na drugą. Tak jest.
przyjęcie, opanowanie, podanie, odegranie, jeszcze jedno rozegranie, środek, wykam. Świetny przegląd pola. Na piłkę, co z tego wyniknie? Jest zawodnik na czystej pozycji. Ależ mieli teraz szansę. Wyszli z rozmowy na desce? Tak, przed chwilą. Bo ty nie słychać się w ogóle. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Ale nie, no. Remis nadal poza zasięgiem piłkarzy Wisły Kraków, którzy są teraz przy piłce. Przegrywają jedną bramką. O! Nie, ja za dużo atakuję, to się zemści. Ciekawe, jak to rozwiąże. Zgoda, nie zgoda tutaj. Ratuje sytuację, piłka, to było piłka, niebezpieczne. Co teraz wymyśli? Świetne blokują. Wejście, oni przewidział zagranie przeciwnika. Oni pomimo to, że przegrywałem, to jeszcze mają autobus włączony. Do końca genialne podanie. Dobra, będzie chyba podawał. Uderzył, nie! Ale prosto w rywala. Ja mam dobrego obrońcę, mega. Kiepskie to podanie. Tracą 90. Stracę bramkę w 90. Zobaczmy, co zrobi. Nie wiem, co zrobi. Sadło. Nie. Trochę się zbli... Dobra obrońca. Dobrze. Malarz, dobrze jest. Po raz ostatni zagwizdał sędzia. Jeszcze raz spróbuję. O, to dobrze wygląda. Nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. Naprawdę zaimponował. Byliśmy lepsi i tyle. Właściwie co do wygranej. Byliśmy lepszy zespołem. Dziękuję. No właśnie, bo Wisła miała taki harmider, a my jesteśmy na 7. miejscu. To kurczę, gdyby tak grali naprawdę. Sobociński, ale on im rosną te oceny ogólne. Sobociński, przecież tu nikt nie ma niby potencjału, a im tak rosną te oceny jak nie wiem. Kalinkowski. Kurczę, nie wiem, czy go sprzedawę, no. Gość co prawda nie ma w ogóle 58 oceny ogólne, ja mam 25 lat. Czy z niego już nic nie wyrośnie? Spróbuję jeszcze raz. Nie no, na następny live. Oho, już wiem, jak nazwać odcinek. Niezgoda versus... Nie, ja chcę na konfę polecieć. Witam Państwa, dziękujemy za cierpliwość, jesteśmy gotowi. Prosimy o pytanie. Wszystko może się zdarzyć. Ogarnąłem. No a jak nie ogarnąłeś, to teraz nie wiem, co ci zrobisz. To już jest śmieszne. Jak teraz tego już nie ogarnąłeś, to i będziesz mówił, że ogarnąłeś, się wkurzę. Halo? No i co ogarnąłeś? Nic nie ogarnąłeś. No halo. No cześć. Słychać mnie? Tak, słychać. Powiedz coś jeszcze. No, słychać cię. A na live mnie słychać? Nie słychać. Hexagon. Pewnie nie słyszę. Dobra, no nie wiem. Hop mnie nie słyszy. To nie ogarnę. Teraz on mnie nie słyszy. Nie, ja nie chcę klawki, bo to się zawsze źle kończy. Już nagrywa Ultimate? Nie, bo nie miałem w ogóle paczek. Przywitalnych.
cały szary składem, znaczy brązowy. Się tak kurzyłem. Myślę, że chociaż paczki powitalne będą atut. Czeka nas dzisiaj bardzo ważne spotkanie. Prawdziwa jak wygramy z Legią, to będzie mega śmieszne. Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę. Legia Gomeza by nam mogła pozazdrościć w sumie. Nazywam się Dariusz Szpakowski i siedzę przejście dziś na stanowisku komentatorskim w jakże miłym towarzystwie Jacka Laskowskiego. O, dziś oglądamy mecz Ekstraklasy. No Jacku, szykuje się świetne spotkanie. Atmosfera na stadionie, Darku, naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszachuje rywala. Nie klei się. Obyśmy tam, mieli tu emocje. Na początku, nie? Jak tak dalej będzie, to ta gra... Jak sądzisz, jak zaprezentują się dzisiaj gospodarze? O! Świetny początek dla tej drużyny. Chcieli uniknąć walki o utrzymanie, a tymczasem spisują się powyżej oczekiwań i mogą chyba zacząć myśleć o czymś więcej w tym sezonie. To będzie podkrętka. Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal brakuje jest niebezpiecznie pod bramką. A o co ci, Semiro? W czym ci brakuje czasu? O, Kante. Goście prezentują w tym sezonie żelazną konsekwencję i dyscyplinę w defensywie. Dzisiaj o zwycięstwie może zadecydować jedna bramka. O nie! Jeśli do niezrównanej defensywy dołożą skuteczność w ataku, to coś mi się widzi, że mogą zabrać ze sobą do domu komplet punktu. Taką średnią jednak obronę. Niezgoda. Nie, za wcześnie, za wcześnie. Alvarez nie wybiegnie tak szybko. Villa. Nie ma tylu mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Co jest Kantek Villa, Kantek Villa. No właśnie, co na piłkę, robi? Co teraz zrobi? A, to nie ta liga. Nie mamy z nimi szans. Jest dobrze ustawiony. Chociaż jakbyśmy ich zabrali chociaż jeden punkt. Pospieszył się z wyjściem, szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. Żeby zliczyć pęgę, musiałbym wierzyć żyć. Serio, gdzie ty tyle się dorobiłeś, Semiro? Niech zgadnę, dorabiasz w szafce. I piłkę przyjmują rywale. Szołek pięknie go dostrzegł. Zobaczymy, co teraz zrobi. Słabe to dośrodkowanie przechodzi nad głowami wszystkich zainteresowanych. Proste, że tak. No to proste, stary. Wiem to z własnego doświadczenia. Nie no, żartuję. No jest dobre podanie, minęło linię obrony. Piłka w pole karne, są tam koledzy. I no wyjaśnia Jędrzejczyk. Słyszałeś mnie na desce? Tak, ciebie słyszałem, tylko ty mnie nie słyszałeś. A nie byłem zgotowany. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Świetne podanie za plecy rywali. Spalił. I piłka w rękach bramkarza. No. Z Legią to nie jest mecz, to jest coś cięższego niż mecz. Villa. Świetnie teraz na wolne pole. Dośrodkowanie w pole karne z rzutu tego, ale nic z tego. Co jest? Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Chabą wjechał malarza. SL jest mądrzejszy ode mnie. Dobra. Podanie pod dobra, skrzydle. Dobrze. Piłka opuszcha boisko po tej interwencji. Rywale rozpoczną załóg. To może być dobry mecz. Nie, no. Myślę, że to jest dobre. Dobra. O! To będzie dobre. A, za słabo. Na piłkę, co z tego za słabo chociaż? Niedokładne dośrodkowanie i piłka wychodzi na aut. Ratuje sytuację, nie, LKS, to było niebezpieczne. Pierwsza połowa jest totalnie nudna. LKS Legia. Ale trzeba grać. Schodzi trzeba do środka grać. Ze skrzydła. Kurczę, nie zgoda, za niski. Obrońcy są mega wysocy. Nie widzę, żeby tutaj Łódź miała... No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Byśmy się śmiali przed meczem, że będzie dużo treningów nas czekać, no i nie czekamy. Ładne wejście, przejęcie piłki. Pięć osób trenowało. Andre Martins. Dawaj, kurczę. No, może coś z tego będzie. Bardzo udanie, zablokował ten strzał. Nie, to może być to. Nie zgodę. Dobrze, antycypował. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Tak, słyszałem. Czy przepraszam, to jeszcze raz przeczytałem, ale zobaczymy.
Stadion 23 maja, czyli stadion w Bielsku Białej. Wszystko z moim miastem się wiąże. Byłem tam na Nowikowas. Ładny stadion. Iwan Obradowicz. Budowany w 2016 roku. Nie dawali przeciwnikowi spokoju. Dobra. Zmusili do błędu. Rywal stracił piłkę. Jest bardzo wyrównany mecz. Oba zespoły doskonale zabezpieczają tyły. Żaden z rywali nie potrafi wypracować sobie przewagi. Otwarty futbol. Ciekawe, czy doczekamy się bramki. Miejsca tutaj u nich na błędy. Jak to się pomyli, to... Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. No, zaczynają tam go naciskać. Rzecznik prasowy Barcelony poinformował o pozyskaniu nowego zawodnika. Tak. Taki zawodnik będzie na pewno sporym wzmocnieniem zespołu. Bez względu na kwotę transferu, komuś należą się gratulacje. Gomez, wstawaj, dobra, wstawaj. Andry Martins. Szansa, może coś z tego będzie. Ojojoj, fatalny ślizg, fatalny. To chyba będzie wykluczenie. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Czemu mi to nie działo? I proszę, sędzia sięga po czerwony kartonik. Co ty? Sobaciński, gdzie ty grałeś? Nie, obrony nie może. Woski, dobrze. Sekulicia, co? Nie. Dobra, zrobimy to tak. Będzie co prawda jedna strona. Zagramy tak. Trzema obrońcami. Jest to reformacja. Sami. Tylko wywalimy tutaj. A Grzesik będzie tutaj. Ten będzie tutaj. A ten będzie tutaj. No i proste, że tak. Ten zawodnik zrobił najlepszego. Osłabiać zespół w takim meczu? No w takim meczu, trudnym meczu. Meczu to nawet nie jest mecz. To czemu on nie wywalił? Ładnie przechwycił piłkę. Jak go tak wstawił na UEFA? Ech, ale pani im zaliczała, to na pewno nie powinien wygrać tej drużyny. I piłka opuściła boisko. Drużyna złapała. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Czołek! Jeszcze raz fantastyczny. Ty, jak ja wyszedłem i nacisnąłem B i to się udało. Głęboka wrzutka, rzut rożnego. Ale szpech, piłka rozbije wprost u przeciwnika. Wszędzie jest pech, kurde. Ta czerwona kartka. Będzie nie fartowna, podawał. No nie przełączyło się na innego przez obrońcę. I potem tak już wyglądało. Dawaj. Dobrze? Do niego, dobrze. Nie udało się wyjaśnić sytuacji z tego. Byłem pewien, że to będzie bramka, ten atak otwarty na linii bramkowej przed chwilą, ależ to było szczęście. Łód szczęścia przyda się zawsze i każdemu. Teraz już bezpiecznie rozpoczną od własnej bramki. Pomyliła mi się z Jackiem Laskowskim. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ryzykownie, ale udało się. Kurczę, oni nie mają tyle siły, żeby tak grać. Czy w sumie Legia jest tak samo wykończona. Wilja. Wygląda na dosyć solidny. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Ależ teraz luka na skrzydle. Lewczuk. No. Naprawdę. No nie. Będzie tam chyba wrzutka gospodarzy. Gomez jeszcze sobie nie trafił. Nie mogę ryzykować wszystkich. I zmarnowana sytuacja. Ja mówię, jeden z Legią, to jest i wszystko, co chce. Wciąż już mamy 0-0, ale łącznie się tam znalazł. Na pewno dostanie jeszcze dzisiaj szansę. Wywalamy do przodu, Malasz. Ale teraz już Legia to będzie miała. Nie będzie tego miała. To jest szansa. To kto wie? Tracą piłkę. Nie dopadają jak takie dziadki. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija na aut. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Kante nie może, nie? Powinien dośrodkowywać. Świetnie zablokowana jak na centra. Jak ja tu mam wygrać? No. Spójrzmy, panowie. Będzie zmiana w zespole Legii Warszawa. Andre Martins na piłkę. Co z tego wynikuje? Schodzi do środka ze skrzydła. Kafu! Piękna interwencja. Ostatnia szansa Legii, by objąć prowadzenie, by zwyciężyć, jeśli wykorzystają ten przyznany im rzut rożny. Dośrodkowanie rzut rożnego. No nie celniej to z tak bliska. Lekkie uderzenie, a nie, wszystko jak należy, na boisko. Absolutnie nie do zaakceptowania. Nie. Czemu tak się stało? Ależ teraz błąd bramkarza, no może być bardzo groźnie.
Bramkarz czemu piłkę. Nikogo brawa tam nie było i interwencję. Ten dobrze, strzał że Kante szedł, bo on tutaj to prawda, golkiper był gdzie być powinien i groźby zrobił to, co do niego należało. Pewna Czołek! Niebywałe, no niebywałe, nie wytrzymam proszę zaraz. Państwa, kapitalnie to wyjął. Nie wytrzyma zaraz. Remi! Ależ się malarz wyciągnął. Przerzucił to nad poprzeczką. Dobra, to już jest prawda. Szybka w pole karne. Nie, nie ale nie, nie zdołał minąć obrońcy do środkowania. Dobrze. 84. To jest, minuta spotkania. To jest typowe. Jeszcze 6 nie zgoda. Do końca. Ile miejsca? Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Bo wiem, że ma siłę. Chciałem, żeby taką ruletkę zrobił. Nie miał siły. Rozpoczynają kontratak. I kontratak, i handicap. Dobry pomysł, to jest, dobre wykonanie. Ten lob może no zaskoczyć obronę. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Żał, mogę podgłosić ciebie na Discord. No, po prostu masz głośność. Angel Gomez. Odtwarzania, czy czatu, czy coś takiego. Co teraz zrobi? Idzie do przodu. Spalony. Ale nie, mówię tak. 0-0 to jest taki wynik właśnie, który chciałem w tym meczu. A o, piszcie, piszcie. Tak, koniec, koniec. Gry pozostała koniec. Już tylko minuta. Panie sędzio. Nojcz. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Koniec, koniec, panie sędzio. Prowadzenie? Tak, koniec. Broni, ale to nie koniec. Koniec. Tak. No. Koniec meczu, ale o to chodziło. Tak jest, panie sędzio. Nie... Ta gra się nie miała dalej toczyć, tylko miał być koniec. A wywiad po meczu będzie znowu przyjemny. Że w tym sezonie nie zaliczyliśmy jeszcze w topy, były dwa remisy i dwa... Dziękujemy za poświęcenie nam tych paru chwil. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Powinniśmy zdobyć i oni się oburzają. Ale co tam? Nic złego się nie stało. Tylko ta czerwona kartka Subucińskiego. Czy on wróci po tym meczu? Bo to jest zawodnik, który... To było prawie... O to właśnie mi chodziło. Bo tak przymuszenie. Subuciński. Ile za niego można wyciągnąć? I on jeszcze jest młody, to nie. To jest Sobociński. To on taki dobry jest. Dajcie mi w ogóle. Dobra, Sobociński. Weźmy tego. Sobociński po tym meczu wskakujesz do składu. Czekam jeszcze. To całkiem jest wejfony. Ramirez. Zważę twoją propozycję. Będziemy widzieli za kogo? Musi Ramireza? Ramirez. Zamiast tego, bo ten już widać musi sobie odpocząć. Gomez też trochę. Dobra, Gomez jeszcze na jeden mecz wpuścimy. Dajmy szansę. I może faktycznie tego Gomeza też zmienimy, bo on nie będzie na fullu. Dajmy tego Kalinowskiego. Wygląda. A Gomeza też damy mu odpocząć. Dajmy na ławkę jeszcze Zajdaka, bo on wygląda spoko. Nie, Ratajczyk bardziej spoko. Tak jest. Elo mój przyjacielu, kiedy Fortnite? Nie ma Fortnite. Fortnite jest zepsutą grą. Według mnie oczywiście nie chcę nikogo. Aha, moje LEDy w pokoju się skończyły. Muszę ich zmienić. Tylko jeszcze jedna rzecz będzie potem chwilowe zetknięcie. Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Ale dobra.
Niezgoda. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a towarzyszy mi na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Czekamy na spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Ale Wisła Płock. Jacku, przed nami ciekawe widowisko. Jestem bardzo ciekaw, Darku, jak trenerzy nastawili zawodników na dzisiejsze spotkanie. Defensywnie czy ofensywnie? Co im przekazali na odprawie przed meczem i czy znajdzie to odzwierciedlenie na boisku? Oni są bykami, a my mamy taki piłkarze zagrali przede wszystkim dla kibiców, widowiskowo i sportowo. Ale pa, ja takiego Furmana zatrzymam. No? A oni teraz na nas piszczą. To fajni kibice. Dobra, patrzcie, patrzcie. Dobra, wystawienie jeszcze na dół. Tracą piłkę pod tym podami. No i Wisła Płock. Tak dzisiaj przedstawia się jedenastka Wisły Płock. Zróbmy jakiś nowy awatar, bocik. Zagrają systemem 4-5-1. I banner może. Położony ale na taki obronę, CSA nie rozświetlony, tylko ofensywny. Taki typowy, żeby pisał po prostu heksagon. Druga linia jest tu kluczowa, część nominalnych pomocników będzie musiała angażować się w akcję defensywną. Mój kolega stwierdził, że to jest zabarwiany. Będzie wznowienie z autu. A mój drugi kolega stwierdził, że to jest moja rozmowa. Na piłkę, co z tego wyniknie? Stracili piłkę. A poza tym jak dałem ankietę, że fajna awatar. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zrobiłbyś mi jakiś nowy? Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobrze się piłka, kto teraz ją przejmie? W centrum uwagi, Wisła Płock. A bo on z Wisły jest, a ja go miałem ściągnąć. No i popatrzmy, jak wznowią grę z rzutem z autu. Albo spróbuj właśnie miniaturkę z Fify, jakby ci się udało. Grzesiek, no też spoko. Trzeba teraz wrócić daleko po piłkę. No, widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Czy będą prowadzili? Ale Wisła Płock jest znana na całym świecie, dlatego, że jest w Fifie. Wychodzą do kontrataku. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Stanowczo, ale w piłkę. Dobrze idzie. Czy oni na razie nie zagrozili nam, tylko bardziej my... Tutaj coś próbujemy zdziałać, świetne ale wejście, to są wykole. Zagranie przeciwnika tak, i przejął piłkę. Wszystko przejmą. Kiedy kolejny live z FIFA? Jest dobrze kolejny live z FIFA. Ustawiony, co zrobi? Za niedługo, nie wiem dokładnie kiedy jest. Dobrze prowadzi piłkę. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie. No, nie mogą się przebić. Live z FIFA. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. Nie no. Dobra interwencja obrońcy, niebezpieczeństwo zażegnane. Czemu to próbował ściągnąć, jak ja dałem zwyczajne podanie? Nie można. Dobrze przesuwa dobra, się z piłką. Teraz. Może uderzać na bramkę. Zgoda, nie było spalonego. A... Dobra interwencja we własnym polu. Są wykole, oni wszystko będą blokować. Wisła Płock to jest out. Ciężka za chwilę drużyna. Rozpoczną od czy w sumie rzutu. Fajnie się nimi gra, nie? Bo rozciągnięcie nawet szybcy gry, są. Atak skrzydłem. Szybkie te wykole. To musi być bramka! A teraz tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Także zobaczymy, mamy bramkę, może grać na większym luzie, z kolei druga drużyna ma jasny cel, trzeba gonić wynik. Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć zgoda, na nie? Wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę Alvarez. Pecha. Obronił pierwszy druga strzał, bramka, ale na dobitkę PKO, poradzić już nie mógł. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Słyszaj, no to na koniec może. Dominik Furman? Furman. No, Miluś. No, ma miejsce na skrzydle. Miluś. Miluś, zobaczmy. Ma wolne pole, no jest, zdecyduje się na centrę. Ma sporo możliwości. Co teraz zrobi? No powinien wyrównać. Mogli odrobić stratę, a wciąż przegrywają. To dzisiaj miał wolne? Od szkoły? Oho, zaraz sobie jeszcze bardziej popiszczycie. Jaki będziecie piszczeć? Rozgrywają piłkę między sobą w defensywie, bronią wyniku. Proszę państwa, będzie piszczeć tu. Jeszcze państwa będzie piszczeć. No i kolejne jego dobre podanie. Jeszcze? Serio? Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Jeszcze?
Proszę Państwa, będzie 5 minut za nami. Rezultat 1. No to super. Nagramy odcinek, ale to mówię, na live będziesz tam pomagał. Ruszyli, drugie 45 minut. A teraz Państwo. O, już Państwo piszą. No. Pobawimy się trochę. Każdy są nasi ogarnięci. Mogą tam grać, ale ja nie chcę. Ale Państwo chcą. Czemu takie piski są? Widzę Wisły Płock tutaj, bardzo lubię taką grę. O! Usłyszałem naszych kibiców. Nie możemy nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejny. Alvarez będzie doganiał, a oni... Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wyjścia na boisko. Tutaj nie ma jak uniknąć tego gole. No i proszę, udało się odebrać piłkę. O, znowu, ale tym razem jest bramka. Biuro prasowe Realu Madryt podało, że klub pozyskał nowego zawodnika, co kończy głośne ostatnio spekulacje. Kwota odstępu. Dobre podanie za plecy obrońców. Niestety, ja spokojnie przyjmują obrońcy. Panie Sekulić. Ale nie, ten skład bardziej mi zaimponował niż... Do końca meczu jeszcze pół godziny. I bez Gomeza. Groźnie, ale zdążyli na czas. Na swoim poziomie. Tych wolnych dziadków wywaliłem z drużyny. Mi bardziej chodzi tylko o tempo. Strzały Dominik wszyscy mają takie same. Słabe. Zawada. Nie, Gomez ma na piłkę, Gomez co z tego wyniknie? I dopiero. Mogą ich teraz skontrować. O, ho, 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 ho. Ależ przeczytał. Ależ się przedarł, no. Ależ kontra. Szybkie wyjście. Piłka w siatce. No, teraz pięknie pokazali, jak należy kontratakować. LKS uczcie. No jak widzisz, nie jest się, bo obrona nawet popełniła błąd, na który zawodowców, nawet jakoś. Alvarez trzecia bramka we Ekstraklasie. Pokazał pełnię swoich możliwości. Ultimate czasami będę, kiedyś będę grał, ale no jeżeli dostanę moją ukradnię tą paczkę powitalną, ale to jeszcze nie koniec. Nie wiem, na live otwierałem, to nie czeka nie nas w ogóle paczki, zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Raz tak. Ma dużo miejsca na skrzydle. Rozejrzał się, nie chce grać sam. A widziałem, widziałem. Ja też tak twierdzę. Podanie w szesnastkę. Ale ja to robię dla ludzi, którzy to lubią. Mogło nie? być groźnie, którzy ale fatalnie to dośrodkował. Piłka wyszła. Family friendly, nie ma co wysywać. Trzeba to mam dobrze takie rozegrać. Co można dla siebie zostawić. Nie, z tego nie będzie bramki. Jeszcze obrażę tego gościa. Nie, ten gość jest spoko, tylko nie wiem. A popisać chciał. Spójrzmy na to podanie. Taki komentarz lepiej dla siebie zachować. Ja tak nikomu nie napisałem, tylko wam. Ładnie rozwija się ta akcja. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Ale wydawało się, że coś z tego będzie, ale jednak nie. Znaję się z Waniszem, a to jest... Raz tak. J-V. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. To się da, Alvarez, Alvarez, dobrze. Patryk Stępiński, Alan Uryga. Wiele więcej ludzi. Pokazać ci po tym meczu mój skład Ultimate? Nie, nie regulaminowego czasu gry. Ja też nigdy nie chciałem. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jak ja mam nagrywać Ultimate, jak mam nie zgoda. Co teraz wymyśli? Jest pod presją. Co się tutaj dzieje? Pan świetnie wycelował, świetnie uderzył i posłał piłkę prosto w dolny róg bramki. Cóż za bramka, proszę Państwa, Sekulski. On też tutaj jest bramkarz bez rad. Mamy 3-0. Niewiele czasu do końcowego piłka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Jest spoko. Wani ktoś do mnie na Discordzie. Ja tutaj już ogarnę kto. Halo? Ej, słychać mnie? A ty mnie słyszysz? No słyszę cię. No to możemy ten. No to możemy gadać, nie? Słychać cię. No. Wyłącz live'a na chwilę.
Słychać mnie? Halo, słychać mnie? Halo? Słychać mnie? Właśnie. Na live mnie tylko słyszałeś. Nie ma o czym gawać. Nie działa i tyle. Jakby działało, to uwierz mi, ja bym chciał. Ale nie działa totalnie. Nie tylko na live słyszałeś, kolego. Odpowiadaj z opóźnieniem, dlatego na live. Tylko mnie słyszałeś. Ale nie, 3-0. Wisła, znaczy LKS Łódź, przepraszam. Grają naprawdę solidny mecz i... A, spalony, spalony. Szkoda, że jest spalony. No tam, tak mamy już koniec meczu. Co to była szansa na 4-0, ale skąpi też nie możemy być. Ole piłka, o, wow, raz tak. Głowa. No i koniec. I mamy, proszę państwa, 3-0. LKS Łódź tutaj porobiła. Całkowicie. Sekulski, jedna bramka, Alvarez, dwie bramki, no. Rozkręca się nasz chłopak bez klubu wcześniej. Dziękujemy, prosilibyśmy o odpowiedź na parę pytań. Szacunek dla nich, no, pokazali. Pojawimy się już na następny mecz, bo niepotrzebnie rozdrążać się na ten poprzedni mecz. Albo tutaj już będą transfery, zaraz mnie pociągnie tam tego biura. Ale nie, szczerze podobał mi się mega ten skład. Pokazali klasę. Może Gomez wyląduje na ławce rezerwowych. Toninen też. Chociaż nie, Toninen jest jeszcze zmęczony. Sobociński na pewno wyląduje tutaj. To jest nieuniknione. A ten wyląduje zamiast Pyrdoła. Nie, Pyrdoł szybki jest. Pyrdoł ma tempo 67 nawet. Gomez 73. Nie zgoda? 76. Malarz, jakie ma szybkie... A nie, to są parady. 77 Grzesik. Dlatego on tak biegał. Tutaj w Ekstraklasie takie tempo, myślę, to jest dobry wynik. Niech tak będzie. Pyrdoła tylko bym zostawił zamiast Pirulo, bo on jest... Tylko ma 20 lat, jest dobrym zmiennikiem. Dobra, bramkarza musimy zostawić. Na pewno. Juraszek, nie wygląda za dobrze. Weźmy taki skład. O, no i po co więcej chcę utrzymać. Salon. Znaczy mogli... Co było źle teraz? Że wyłączyłeś live'a i w ogóle nie słyszałeś mnie, nie? Bo ja wiedziałem, że tu nie tylko na live'ie słyszysz, bo z opóźnieniem jednak mówisz. Rozwardowicz, czemu oni go tak rozchwytują, te kluby irlandzkie i angielskie? Hulk, fajny transfer. Son, do Realu 96. Bryła, on dobry, on do... Nie, bryły bym w życiu nie sprzedał. W następnym sezonie sprzedamy sobie bryłę. Jeszcze nie przyjmujmy bryłą. Nie, bo nie odpowiadałeś, stary. Ja cię proszę o odpowiedź, a ty nie odpowiadałeś. Bentaszczur tutaj przeszedł. Na tym spiku, jakim spiku? W tym spiku, nie wiem. Gomez, jak fajnie mu skacze też ten, ta ocena ogólna. No Gomez jakby był 80 w tym sezonie. To jest taka szansa na chill. Jakbyśmy tym Gomeza trochę przegrali. A, pana Gomeza. Patrzcie na Gomeza, on już ma prawie 70 oceny ogólnej. Jeszcze Ratajczyk jak fajnie podskoczył. Sobociński, no... Team speaku nie mam.
Nie mam TS-a. Alvarez. Alvarez, pomimo formy. To jednak tutaj Alvareza musimy zmienić. I tutaj wystawimy sobie tego. A Gomez na razie chyba będzie najlepszy. O, damy odpocząć Alvarezowi jeden mecz. Jest w dobrej dyspozycji, ale... Dobra, zagramy jeszcze jeden mecz. Pójdę sobie po picie, kiedy oni to zaczną. Słyszałem cicho, to czemu nie powiedziałeś? Słyszałeś cicho. Poglądajcie sobie wstęp. Od rana zapowiadało się na deszcz, więc ulewa nie jest zaskoczeniem. To będzie mecz na wodzie. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a ze mną na stanowisku komentatorskim jest oczywiście Jacek Laskowski. Przed nami już za moment kolejne emocje w Ekstraklasie. Arcyciekawe spotkanie przed nami, Jacku. Zobaczymy, Darku, co dziś zaprezentują nam obaj szkoleniowcy. Czy mają w zanadrzu jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach? Kibice oczekują dobrego widowiska. Moim zdaniem mają rację. Oby się nie zawiedli. Jak sądzisz, co pokaże nam dzisiaj zespół gości? Imponująca forma w ostatnich kilku spotkaniach. Myślę, że trener ma podstawy do bycia zadowolonym ze swoich piłkarzy. Możemy teraz przyjrzeć się, w jakim ustawieniu zagra dziś Pogoń Szczecin. Na Murawę wyjdą w ustawieniu 4-5-1, a więc nie stawiają zdecydowanie na atak. Tak, zagęszczenie w środku pola utrudni rywalom rozgrywanie ataku pozycyjnego, ale napastnik będzie trochę osamotniony. Czeka go dość trudne zadanie. O nie, gra z Boganią Szczecin. Właśnie to samo sobie pomyślałem. Spójrzmy na ustawienie gości. Właśnie to samo sobie pomyślałem, że gram teraz z drużyną Adriana. No i właśnie zobaczyłem tylko tego bramkarza. Nawet się nie kapnę, tylko jak wrzuciłem... No i zaczął nam się ten mecz. To zauważyłem właśnie, że mega spoko. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy pokaże klasę nasza Pogoń. Ale oni mają tempo wszyscy. O nie, oni mają takie tempo, że nie wiem. Oni mają chyba 90 tempa wszyscy. Dobrze, teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. O, tej Kalinowski, który ma 76 tempa. To jest bardzo dobre tempo na Ekstraklasę. Adam Frączak. Też jest mega spoko. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Kożuli? Kojarzysz Kożuliego? Pięknie go dostrzegł. No i nici z rzutu rożnego. Wolski, Wolski, podenerwujemy trochę bramkarza. Trzeba przyznać, że pojawiło się wiele wątpliwości, czy poradzi sobie na innej pozycji. Ale teraz możemy już dobrze w tempo, będzie szansa. Z tej pozycji może uderzyć. O, faktycznie ten stipić jest dobry. Trybuny czują, że powinni przegrywać, ale skoro im się upiekło, to niech to wykorzystają. Nie wygrywaj. Tomasz Podstawski. Zobaczymy, co teraz zrobi. Czemu mam z nimi nie wygrywać? Ciekawe, jak to rozwiąże. Zobaczymy, jak będzie. Adam Frączak. No, może teraz centrować. Ze spokojem zgarnia tę piłkę. Dobra, to jest dobre. To jest mega dobre, ale mamy tempo teraz. Pa. Ma trochę miejsca na strzał. Wypuszczenie, bing! Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu... Zobacz. Kto to jest? Spirdo, coś tam. Widzę, zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Jakiś dobry. A jak będzie dobry, to jest sobie go dodam do listy życzeń. Ale nic czapy. Jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Mi tutaj pomagajcie. Ale jakbyśmy się tak do Ligi Mistrzów dostali. To będzie gorąco. Zvonimir Kożul. Tomasz Podstawski. A wiecie, co jest głupie w tej FIFA, że jak będę miał pierwsze miejsce w tabeli lub wyższe, to mi będzie uznawało, jako nie zaliczyłem zadania. Zamiast rosnąć, to spadnie ocena, bo ja miałem być w środku, wygrałem jeden mecz i mi spadła ocena. Ale nie, na razie 1-0, dosyć solidnie to idzie.
Malarz. Malarz jest kozakiem. Generalnie w tej karierze. I to widzę. Jak policja to. Strzał na bramkę. Wybronił ten strzał. Malarz znowu. Solidna interwencja malarza. Ale tu można se pograć. O nie, 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 nie. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Pogoń Lech. Se zobacz skrót Adam meczu Buksa. Górnik Zabrze, który jest Drygas. Na ostatnim miejscu. Ale Tomasz nie. Podstawski. W ogóle FIFA podpisała licencję z Ekstraklasą, co jest mega spoko. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? No, zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. O nie, 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 nie. Teraz na pewno! Dobra. No, zrehabilitował się teraz bramkarz, bo wyglądało to niedobrze. Nie, tak, nie było to jest, dobre panowie. Zagranie, ale udało mu się naprawić swój błąd. Kibice na pewno najedli się strachu. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Takie ten trener teraz ogląda ten mecz i co myśli, co zrobić. I niezła patrzy co na taktykę. Do kontry. Ten trener ŁKS Łódź. I patrzy, kogo kupić. Na piłkę, co swojego składu. A tu Angel Gomez, jak on to zrobił? Pewnie już któryś sezon. Gra w karierę, a tu nagle patrzy, a to jest Pogoń Szczecin. Ale co można grywać tą piłkę. Tak, Gojce leży, ma kontuzję. Gojce padł w pewnym momencie i nie wytrzymał. Nie zgoda. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Tomasz Podstawski. Ma klasę piątą w Szczecinie? Dzwoni mi Kożul. Dobra, doprowadzę do remisu w tym meczu, skoro mogę go nie wygrywać. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. I tak ma być. I to jest remis. A z nami pewnie my czekamy kibiców. Na remis. On będzie tu biegał i on mnie teraz wkurzył. Robimy remis, nie widzimy? Chyba, że mam to wygrać. Zobaczymy. Ale na razie będę grał na remis. Skoro o tym mówicie, że... Jesteśmy po przerwie, a z nieba leją się potoki wody. Na murawie widać już kałuże. Ja wiem, że to jest w moich realiach, żeby to wygrać, ale no dobra. To jest kariera live, tutaj gramy tak, jak widzowie chcą, gramy to, co widzowie chcą. Także myślę, że to jest spoko. Sam okazaliście mi przełączyć tryb z nowicjusza na zawodowca i idzie mi dobrze. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Że to się na mnie zemści, nie wiem, czy wiecie. Tak się nie powinno grać. Jest teraz naciskany. Przecież oni... Stanowczo, ale w piłkę. Oni nie chcą tego zremisować, no. Jak zobaczymy, oni by chcieli to zremisować, zrobi. To ja też bym chciał. Co teraz myśli? Ale no to... Decyduje się na strzał. Pewna interwencja, ma piłkę w rękach. Dobra okazja, mam tu zremisować. Czy wygrać tego nie mogę, nie? Dobra. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu, grę zaraz wznowi bramkarz. Groźna kontuzja, no i będziemy mieli zmianę. Ten Frączak, on też jest kontuzjowany chłopak. A zaraz, co tu się dzieje? Czemu oni tak agresywnie grają, panowie? My tutaj chcemy podpisać ultimatum, że jeżeli nas nie będziecie atakować, to my też. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Dobra, ja ich... Pokazał się z bardzo dobrej tu mogę strony. Strzelił wyrównującą bramkę do szatni. Na pewno tchnął tym trafieniem nową nadzieję w serca całej drużyny. 60. minuta, utrzymamy. Drużynę Barcelony oficjalnie zasilił... Będę wyżej trochę grał. Klub potwierdził tym samym wcześniejsze nieoficjalne doniesienia. Kwoty transferu nie podano, co jest zwykłą praktyką w takich wypadkach, ale oczywiście pojawiają się... Miało być podanie do tyłu, a on podał do góry. I piłkę przejmują rywale. No, może być groźnie. Nie ma zagrożenia, bramkarz nie miał większych trudności. Popatrzmy, błąd bramkarza, mogą za to zapłacić. Ma piłkę, co teraz zrobi? Ciekawe, jak to rozwiąże. Aj, słabe wybicie obrońcy. Ja mogę teraz zagrożenie. Tak, tutaj? I w odbiorze strata piłki. No i kolejne jego dobre podanie.
No ja teraz jestem total wyluzowany, bo mi kazaliście to przegrać. Brawa za tę interwencję. Czy nie przegrać, tylko zremisować najwyżej. To prawda, golkiper był zremisujemy, nie? I zrobił to, co do niego należało. Pewna a potem coś czuję, że tego sezonu nie wygramy. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika. I teraz ja chcę na przykład pójść. Ramirez do końca przy piłce. Regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Ja bym to podał, tylko zostawił za sobą trochę boiska. To widzowie chcą. Zobaczmy, co zrobi. Jest kariera live tutaj. Wszystko, co widzowie chcą. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Tak, gol! Spalony. No, tu niestety bramka nie ciotka się przerwała. Uznana. Sędzia wyraźnie aha daje znak, że był spalony. Chyba pierwszy raz tutaj Adrian trzyma za moimi przeciwnikami. I to mnie trochę irytuje. Melanż. Biegnij do tego, oj, chłopie. Chłopie, jeszcze do emerytury daleko, chłopie. Weź się uspokój, ma nieco swobody. Dobrze. O, Gomez wchodzi. O, to będzie ożywienie. Jeszcze wywalamy. Końcowy rezultat w tym meczu to wciąż sprawa otwarta. Niewiele do zakończenia. Niewiele, no ale już mi trochę tu jak nastraszył. Dobra, przestrzelamy. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Popisowo zmarnowana sytuacja. Miał praktycznie setkę, mógł zrobić bogatego inwestora. On poszedł to jest bogaty inwestor. Dobra, już wiem. A to na tą karierę będzie działał? Już bogaty inwestor? Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Zaledwie 4 minuty dzielą nas od zakończenia spotkania. Ale to jest takie trochę jakby cheatowanie, ale dobra. No, już blisko pole karne. Ale dobra. To jest taki mod, no który się kupuje w tym sklepie. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przymierzył metr niżej, mogłoby ale to nie jest fajne. Znaczy teraz akurat fajne, bo mi hajsu potrzeba. Bogaty inwestor. Ja sobie potrzebuję tą szkółkę juniorów otworzyć. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. I teraz. No, ładnie teraz odczytał Adrian przeciwnika. Koniec spotkania na świetnej tablicy. Nie, rozgrzewkę wygramy. Znaczy tak średnio, bo teraz live z FIFA. Także wiesz, no kolego, ja bym chętnie sobie pograł z tobą. Ale teraz mamy FIFA. Nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. Stać nas na to! To jest pewna siebie odpowiedź. Powinni wygrać. Zasłużony remis. Dziękuję, to wszystko. Bogaty inwestor, mówicie? Stać mnie na pewno na to, bo ja... Kariera menadżera. Nie dostałem tego. Nie dostałem bogatego inwestora w tym momencie. O, pa, jak Gomez podskoczył. Nie, to jest piękne. Gomez już ma 70. To jest piłkarz, który po prostu jest przyszłością ekstraklasy. No, mordy. Myślę, że tutaj brakło ewidentnie Alvareza. Jednak brak Gomeza będzie za swoje, ale Kalin... Nie, w sumie tak to na razie pasowało, nie? Kalinkowski grał swoje. Ten gość też dobrze grał, ale Ramireza nie zmienię. Myślę zamiast włoskiego. Jeszcze kogoś mi tu brakowało. Właściwie Wolski mógłby pójść zamiast tego, bo dalej możemy Juraszka. Nie, Klinczak tak się dobrze rozwija. Panowie. I Sajdak. Nie, Sajdak nie, tu był Latajczyk. Tak. No i to jest skład, panowie.
Malarzowi spada ocena. Na koniec. Co napisał? Dostaniesz za dwa fifowe dni. Zostań? Dobra, teraz już sobie możemy poszaleć, nie? Najpierw na pewno kadrę juniorską. To nie wpada w ogóle. Nie wchodzi, nie ma opcji, żeby taką słabą. Tutaj liczymy na bardzo dobrych juniorów. I tutaj najlepszych trenerów wystawiamy. Nie ma w ogóle sensu inaczej zrobić. Dobrze, że trafiłem na miliardera. Kogo kupić, mam powiedzieć. A znaczy i tak teraz nie będę miał kogo kupić. Ale to zobaczę, czekajcie. Ja sobie tutaj na razie kadrę ogarnę juniorów. To jest ważne. Tutaj też damy do Hiszpanii. Co wy na to? Tu jest Hiszpania. O. A nie, to jest Portugalia. Przepraszam. Chciałem się popisać wiedzą, ale coś mi nie pykło. Zaniolo? Ale przez Zaniolo nie mam hajsu chyba. Zobaczymy, kogo tam mamy w ogóle na liście pierwsze. Weźmy Francuzów. Dobra. I na pewno Zaniolo jest, nie wiem, najlepszy. Czekajcie, zobaczymy se, kogo kupić. Powiadomienia. Nie. Ile w ogóle mam już hajsu? 26. Transfery. Zobaczmy sobie w ogóle właśnie moją listę. Lafont 79. Tego Takara bym wziął. Przecież on 22 lata. Tak! Stipica, ale mówię ci, że Stipic. Mówiłem ci już, że Stipic dopiero co dołączył. Tak, tego weźmy na 5 lat. Ignoruj klauzulę. A pacę? Weźmy tak 2, 5, 2, 4. No, nie może dużo zarabiać. Lafonta. Empadu też dobrze. Lafonta. Każdy za której. A on jest wypożyczony. No to średnio. O jaki piłkarze też mówiłeś? Podyktuj mi jego, z tego zobaczymy. Jakiego mówiłeś? Może w styczniu, tak? Stipić, ale ja go mam w liście życzeń? Bo nam jest właśnie taki bramkarz potrzebny. Transfery. Nie mam tego Stipicia w końcu. Okay. Dante Stipica. On jest spoko, mega. Ale jeszcze jedno. To jest Pi... Czekajcie. Pi... Jest. Ohoho. No tutaj zawiało klasą. Takiego piłkarza właśnie potrzebujemy. I jakby taki piłkarz dołączył do naszej drużyny, to ja nie wiem po prostu, co bym zrobił. Ten padł wyglądać. Lafonta nie mogę. Stipice. Nie wiem, czy to się koniecznie opłaca. Bardziej próbowałbym tego. O, dobra, czekajcie, Empadu mam szansę.
zdrowy piłkarz, no. Tak. Ten moment, 5 lat. Zignoruj. No i to jest to. Widzimy Ampadu. Nie mogę go kupić. Stipice też nie mogę kupić. Fonta też nie. Beretona mogę kupić. Nie? Forsell. Forsella kupimy może. Lepiej się dogadać. Czyli na razie wzmacniamy tymi gwiazdami, co nam kibice mówili. Lepiej się dogadać, ale coś nam nie idzie. O! O! Dokładnie. Żebyś wiedział, 2 lata. Dokładnie. Tutaj się rozumiemy z kolegą. O, no i to też jest sztosowe. Się dogadać, ale na ten moment nie mogę. I to są wszyscy, których mogę. Nie, myślę, że nawet jak będziesz pisał, to będzie spoko. Zobaczmy sobie jeszcze tego. Wita też jest spoko. Filip Piszczek. Ale mamy takich piłkarzy. Czyli tacy piłkarze do nas dołączą. Mesa masz. Mesa, ale to najlepiej przez tableta, nie? Witamy wszystkich, dziękujemy za przybycie i prosimy o pytania. Zdecydowanie. Znaczy... Jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi. Powiemy to tak pewno. Już na ostatnią formę zespołu. Co poprawimy grę, na ten moment nie ma na co czekać. Musimy już. A ja będę gadał na mesie. Jakiego masz mesa? Właśnie. Jakiego masz mesa? Zobaczę, ale tacy piłkarze trafią do naszego klubu. Na zimę, że to będzie to też to. Adrian Uza, okej. Okay. Już sobie sprawdzam. Napisałem. Ta osoba niedostępna. Czeka nas dzisiaj bardzo ważne spotkanie. Prawdziwa ozdoba tej fazy rozgrywek. Zadzwoń do mnie na mysie, jak będziesz. Podaj mięsa, Hexagon i ty. Bo pogoda dziś nie dopisała i wciąż pada. Nazywam się Dariusz Szpakowski i siedzę dziś na stanowisku komentatorskim w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dziś oglądamy mecz Ekstraklasy. Zapowiada się naprawdę interesujący mecz, na który kibice długo czekali. Zobaczymy, Darku, co dziś zaprezentują nam obaj szkoleniowcy. Czy mają w zanadrzu jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach? Kibice oczekują dobrego widowiska. Moim zdaniem mają rację. Oby się nie zawiedli. Spójrzmy, jak dziś zagrają gospodarze. Duży wpływ na przebieg meczu będzie mieć postawa gospodarzy. Jak sądzisz, jak sobie poradzą? Jestem pod wrażeniem. Przez ostatnie kilka meczów trzymają wysoką, równą formę i zapewne dzisiaj będą chcieli kontynuować dobrą serię. A oto wyjściowa jedenastka gdyńskiej Arki.
Zobaczymy ich w ustawieniu 4-4-2, ale z drugą linią ustawioną w rąk. Czemu akurat Arka? Takie ustawienie linii pomocy pozwala na łatwiejsze wsparcie akurat linii ataku Arka przez wysuniętego zawodnika. Jak taką nazwę sobie można dać, po co? Rozwijania ataku prywatnego. Ich kibice nie zachowują się. Mamy dzisiaj pojedynek dwóch wielkich gwiazd, potrafiących samodzielnie pociągnąć całą drużynę do przodu. Tacy za... No, dobre podanie, może to coś nie z tego będzie. No kurczę. Hej, to jest FIFA 20? Tak, to jest FIFA 20. Można zobaczyć po interfejsie. Dobre zagranie górą, będzie niebezpiecznie. Właśnie tabeli wyników Ekstraklasy. Ooo! Ależ bramka! Oczywiście moje wzmocnienia już są kupione. Niestety, kończy się to bramką, no. Zaczyna się sypać moja forma. Jestem totalnie rozproszony. I nie wiem w tym momencie, co ja tutaj mogę zrobić. Bo nie mogę nic w ogóle rozegrać. Jakoś brakuje mi takiej ambicji. Dobrze, dobrze. Teraz wystawienie. No i mamy, proszę państwa, 1-1. No, kompletnie nie wyszedł mu ten strzał. Podaj Facebooka, pisz. Nie mam Face'a. Śmieszne, ale nie mam Face'a. Oje, nie mam Face'a. Wejnowicz. Jeszcze rok i będę miał Face'a. Nie wiem, czy mi się chce, Face jest taki... Zobaczymy, co teraz zrobi. Taki dla nieodpowiedzialnych dzieci. Ciekawe, jak to rozwiąże. Czy miał... Nie wiem, czy to w końcu weszło, ale Face miał być od 16. I piłka poza boiskiem. Centymetry niżej i najpierw mieć bramkę, było nadzór rodzicielski, potem dali 13 lat, a teraz dali... Jeszcze niby 16, nie wiem, czy to już weszło. No, ale takimi podaniami to się akcji ale to już zbuduje. Było potwierdzone. Ale to Arka Gdynia ciśnie nas. I stracili piłkę. Arka Gdynia ciśnie nas. Budziński. Będzie chyba podawał. Dobre podanie za plecy obrońców. Jankowski. Jest! Arka Gdynia nas ciśnie, państwo. Mamy już 2-0. Właśnie nie widzę. Właśnie jednak Gomez tu będzie pewny wybór. Drugi gol mamy 2-0. Tej karma chyba wróciła. No. Bez Gomeza pierwszy mecz remis. Drugi mecz, no niestety, no już 2-0. Potem, a wcześniej jak Gomez grał, to wychodziło to mega dobrze. Świetny przegląd pola. Ale malarz pięknie. Zawsze pierwszy strzał broni, tylko w drugim zawsze go pokonuje. Ale było. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Teraz już będzie to. Patrzcie. Tak. Musimy się obrócić. Nie ma tu nikogo, kto by mi mógł pomóc. Zobaczmy, co zrobi. Ale podałem tak w głąb. Dobrze, wybiegaj. No czemu to Niemann nie wybiegł do tej piłki, to ja nie wiem. Wejnowicz. Danych. Jankowski. Blisko pole karne. Ja znam się na filmie. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? No, gdyby sekundę później tak, potwierdzam. Do tej piłki... O, Gomez wchodzi. O, uratowani. Gomez 70 wchodzi. U nas, ale dobre dobre ogólnie. Sędzia kończy pierwszą połowę. O, ale to słabo wygląda. No 2-0. Arka Gdynia robi ŁKS Łódź. No to nie jest dobry mecz. Gomez. Hop ma tempo, hop ma sztuczki. 5 gwiazdek sztuczek, 3 słabszej nogi, to ja nie wiem po prostu, ten hop się marnuje. Na piłkę, co z tego wyniknie? Piłka poza linią końcową, będzie wznowienie od bramki. No tak z tydzień, no ja też już gram tak mniej więcej tydzień i jest mega spoko. Angel Gomez. Wow. No i strata piłki. Już się traci, proszę państwa. Przejął tę piłkę, a mogło być niebezpiecznie. No, mocny pressing musi zrobić coś z piłką. Za chwilę może być dogodna okazja. Nie będzie dogodna, no, bo tu takie bykole biegające mnie tak zasłaniają.
Kluby doszły do porozumienia w kwestii transferu. Marcelo w PSG, no to tu już dziwnie się dzieje. Marcelo w PSG. Prawda, Buffona se kupili, nie? Ale po co oni robią? Pisz mi na mesie. A no faktycznie napisałeś, czekajcie. Nie, to nie ty napisałeś. Nie mam cię na mesie. Nie napisałeś mi nic. Na razie. Zobaczę po meczu, ale przez to, że przerywam te mecze, dlatego tak przebiegam. I ciągle każecie coś robić, ja przegrywam. A w tamtym meczu nawet kazaliście mi zremisować, no i zremisowałem. Chociaż miałem mega dużo okazji. Miałem co przy siebie. Mogę jeszcze. A teraz mi po prostu nie idzie. A jaki masz awatar? Nie mam awatar. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelny. Aha! Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata. Co to było za podanie? Proszę państwa, co to za podanie? Dobra, nadrabiamy to, nie? No i... Ależ teraz błąd bramkarza. No, może być bardzo groźnie. Tak, proszę państwa, jest gol! Kto ci napisał? Nie wiem, jakiś gość napisał, że jakoś tam wróżbę czy coś. Ja mam mega dużo osób na mesie. Zaraz poszukam cię. Spójrzmy na to podanie. Piłka idealnie zapadła w końcu. Czemu on do tego nie dobił? Coś z tego będzie, ale jednak nie. Gdyby okazałeś gra, chociaż tak, w ekstraklasie. Szanse na wygraną są już praktycznie zerowe. No, a i są zerowe, bo są lepsze. Całkiem zamilkły. Nie pozwalają rybalowi ani na chwilę dojść do piłki. Może uderzać na bramkę. Oni są po prostu lepsi, no i tyle. Sam to przyznałem, że są lepsi, a forma się ostatnio sypie. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Zobaczymy, czy nie zrobi się zaraz groźnie pod drugą bramką. Się szczają. Dobra. O, rzut karny. No fauluje w takim miejscu. Rzut karny. Będzie groźnie. To nie jest karny? Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Czy będziemy mieli uderzenie bezpośrednio na bramkę? Ładnie schwycił, utrzymał piłkę po tym uderzeniu. Nie. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika. Dajcie mi dograć, żebym tego nie wtopił. Bo wy mi każecie odpisz, heksagon na mesie mam, odpisz, a przecież gram mecz, no to człowieki. Ma trochę miejsca na skrzydle. Ogarnijcie. Bo proszę, ja was proszę. Angel dajcie Gomez. Mi do gry. Ale ten Gomez jest kotem i niezgoda. I niezgoda. No, tu ale to nie jest groźnie. Zgoda. Dobrze przeciął to prostopadłe podanie. Alvarez. To już końcówka to tego jest jednostronnego meczu. Trzy transfery zobaczymy, podpisałem, które do mnie przyjdą. A nie, bo ten chyba, będzie ten Takar strzelał? Już chyba przyszedł. Nie ma gola, piłka mija bramkę. Na profil mam, że mieszkam w Szczecinie i co mi z tego, jak ja gram mecz? Mija 84 panie człowieku. Minuta, jeszcze 6 minut do końca. Ogarnij ta się. Niezgoda. Co teraz wymyśli? Aha, spalony. Znalazł się na czystej pozycji. Chciałbym spalony. Ci odpisać. O, teraz ci odpiszę, że jej napisałeś. Chcę do jakiegoś gościa na motorze. Dron uzor. Nie pisze w ogóle. O, tu do mnie napisał Adrian Uzar. Halo. Jakieś papuszki tutaj na profilku. Okej. Dzwonimy. Halo? Halo? Strasznie cicho masz mikro. Mógłbyś trochę bardziej ogarnąć mikro?
zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Ale ja sobie teraz gram i tak średnio, ale ty dobry inwestor, nie? Tylko ja tego nie chciałem kupować na początku, bo by były hejty, nie? Ale jak to widz postanowił, to ma mniejsze wyrzuty. O nie, panie wejście, sędzia powinien zareagować. To jest czerwona. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Nie, całkiem spora odległość od bramki, raczej nie będzie próbował strzelać bezpośrednio, choć kto wie. Zagrożenie minęło. Za szybko doskakuje. Nie umie tych golnych strzelać. 4-0 przegrywamy z Arką Gdynia. No cóż za wstyd. No ale no wiecie. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Końcowy gwizdek i... Zalek, dam jeszcze poddaj mecz? Mogę jeszcze dać? Aha, czyli mam nie poddawać. Ty, ale ten Gomez faktycznie się rozwija w tempie Zygzaka McQueen. Czekaj, co zobaczy w ogóle te transfery, nie? Przyszedł, możliwe, że tam przyszedł już? Co to jest? Tak, jest tam nawet, no. Przetestujmy sobie Takara. Sancheza? Weźmy Gomeza na środek. On dobrze to rozegra. Weźmy może niezgodę zamiast Ramireza. To będzie spoko. Ramirez na ławie. Kogo? Sancheza? Czekaj. A jakie ma nazwisko? Znaczy imię? No i piszę sam. No i który? A Renato? Mnie na niego stać, bo on drogi był po tej FIFA. To był Renato Sanchez i co, ja go mogę tak go kupić? Stać mnie na niego? Nie, niedawno dołączył do klubu. Pewnie kozak, ale tak generalnie to z Tipica? Wydaje się mega spoko, tylko szkoda, że go dopiero kupili, nie? Nie mogę właśnie, bo testowałem już to i to nie działa. Wiem. A myślisz, że ten Takar, co on teraz debiutuje, to on będzie dobry? Nie, do kariery nie trzeba Ultimate Team. Ale ty, jakby doszli ci pokażę, co ich teraz zatrudniłem już, bo mega chill. Podobnie i zawodnicy. Ale Takar to ma 59, ale on ma tempo. Ja nazywam się Dariusz. On ma 91 tempa. Obok mnie na stanowisku komentatorskim siedzi już Jacek Laskowski. Przed nami już za moment kolejne emocje. Ja wiem, że jest taki Traore, co ma 94 tempa. Świetnie teraz na wolne pole. Dobre podanie na wolne. Wybieg pole. Z tym tempem, już pierwsza akcja. Obronił. Nadal w grze. Kibice odetchnęli z ulgą. Wynik...
co? Ale kto? Szymański? Ale to on jest taki dobry, nie? Tak twierdzisz? Żurkowski też? Czekaj, ja sobie w ogóle wejdę w tą rozmowę i se pod goście trochę, bo dalej cię tak mega cicho słychać. Ja myślę, że to się ogarnie. Dobra. Jestem w rozmowie. Ja mam full głośność, ale dalej cię trochę słabo słychać, ale jest lepiej, jest lepiej. Misowy wisiał przez chwilę na włosku. Teraz głośno dopingują swoich. Zobaczy po meczu ich, nie? Ale to by też będzie mega spoko. A co twierdzisz o tym obrońcy, co go kupiłem 67 oceny ogólnej, ten co ma 19 lat z tego, z Nowy napastnik to zawsze niewiadoma. A właśnie dzisiaj debiutuje w ataku zawodnik świeżo sprowadzony do zespołu. Bo on dobry, od obrońcy na pewno oczekiwano by po prostu solidnego występu od napastnika. Przy słabszej nogi, ale ten po 67, ale jak na obrońcy nawet dobry. Jak na ekstra klasę. Genialne podanie. O, patrz, będzie 1-0, 1-0. Teraz na pewno. Jest 1-0. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ale jeszcze sfaulował Hansko, to ja bym równie tak dobrze karnego i malarzem przeszedł. 1-0. Czy ale będzie to nie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. No, Stipica umie, no to widziałem właśnie. Filip Starzyński. I tak oto trasą. Ale ten Gomez jest totalnym kotem. Dzięki, że mi podesłałeś pomysł. Angel Gomez. Stary, jak LKS Łódź będzie miała za niedługo 5 gwiazd. Nie no. 3,5 gwiazdki może będą mieli. Ciekawe, jak to jak rozwiąże. Taki skład nam się uda skleić. Jak teraz. Czy teraz dośrodkuje? Ty jak. Dobrze antycypował intencje podającego i mają. Ale piłkę. Kto? Serio? Do ponad 90? Jak to jest talent do Ligi Mistrzów, stary. Dobrze, słusznie linii bocznej. Pogram jeszcze z 2-3 sezony, to ja mam Ligę Mistrzów gwarantowaną. Jest obrońca, gdzie być i znakomicie blokuje. Angel co ten... Gomez? Ty, co ten Gomez robi? Niestety, strata piłki. No, ej, ale takie potencjały to naprawdę sztos takiego mieć, nie? Zobaczmy, co zrobi. Albo ten Lampon, czy jakoś tak, ale on jest też dopiero kupiony. Ja go chciałem kupić, ale on jest dopiero kupiony. Poza boisko i będzie rzut rożny. Serio? Co teraz wymyśli? Ale on ma 76 oceny, to nie jest taki... Dobry, a pewnie da się też go wyciągnąć mocno, nie? Nowy ręczu, teraz bramka. Broni malarz. Jaki on ma potencjał? Rozpoczną od rzutu wolnego. Jaki ma potencjał? No ten bramkarz, ten Lampon, czy jakoś tak. Oho, ho. Stary, jakbyśmy taką LKS Łódź zbudowali, to nie wiem, to by było najlepsze. Jakby takie coś było. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? A spalony, panie, spalony. Malarz. Ale malarz też broni kozacko, nie? Świetnie wyłapał. Jak na ten moment. Dopóki nie... Jak on nawet w Realu w Lidze Mistrzów pięknie bronił. Pamiętam, jak jeszcze w Legii grał. On był wtedy nawet młody, ale teraz jest... Total stary. Mierzona piłka, wprost za plecy obrońców. O, ten nowy napastnik, on ma... 91 tepa, Gomez! Gomez jeszcze nie ma pierwszej bramki, ale z mega kotem na ten moment. Rzucamy tutaj. Gomez. I ten bramkarz obroni. To będzie to. Dobrze, aj. Ale nie, Zagłębie też może przegrać z nami, tak o. Bo nie są oni dobrzy jakoś mega. Walić. Ale grają swoje, nie? Aj, walić. Ale jest Gomez, proszę państwa. Gomez to tutaj najlepszy zawodnik jest. On jest kluczowy
Jeszcze jak z tym Lampontem gadałem, to 13 tylko tysięcy chce tygodniowo, nie? To jest total sztos, jeszcze bardziej. Ten no Lampont. Fajne, bo z budżetu od razu zdejmuje po 13 tysięcy na 5 lat, ma nie? Piłkę, co i, nie musisz, robi? I nie musisz się martwić opadem. To jest strzał na remis! Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Jeden. Spotkanie nabrało rumieńców, znaczy, oba zespoły pokazały przód? Już co potrafią w polu kart. A to już by była szansa też na fajną akcję. Muszę też trochę trików się nauczyć używać. Bo ta FIFA to jest... Co? Zaczynamy. Meret. Drugą połowę no zobaczę, spotkania. Zobaczę sobie go. A on jest dobry? Kocur? Ależ przeczytał to jak profesor. Zobaczę Mereta, bo właśnie... Nieustannie nie nękali przeciwnika, aż zmusili mega ich do też właśnie szukamy takich graczy jak Gomez i TP. Ale Gomez serio wygląda jakby, nie wiem, jak jest zabłąkana owieczka do Ekstraklasy. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Ej. Spalił na panewce. Tak nie można. Co sądzisz o pierwszej połowie i jego występie taka w nowych barwach? Całkiem przyzwoita pierwsza połowa, do tego ładna bramka. Niestety więcej ich nie było i a bo Takar szczelił w debiucie bramkę, no to jest sztos totalny. To ten gość ma 52 oceny ogólnej, ale gra jakby miał 80. Jeszcze raz. Dawaj Takar. Jaki skill! Będzie prowadzenie? Dawaj. Dobry odbiór, aj, to jeszcze nie koniec. Ale Takar pokazał teraz. Zmiany. O, to jest kozak. Jeszcze ten Alvarez i niezgoda. Są skrzydła wymarzone. Dominik Chładun. Dzięki, że zabrała, ale teraz generalnie lecimy. O. Leci. Niezgoda. Ale niezgoda zadryblował, ale jednak teraz odbiera Zagłębie Lublin. Ja coś czuję, że tu jednak przegramy. No to, że dobre początki zawsze kończą się złym końcem. Do zakończenia spotkania w moim pozostaje 30 minut. Chociaż nie, bo w tej karierze tutaj całkiem solidnie się no, gra już blisko na zawodowcu. No wiem, że na początku nie miałbym szans. Jest szansa, ale jeszcze te transfery wyciągną naszą drużynę. Skutecznie. A co twierdzisz o tym Ramirezie, co mam oczywiście w składzie? Tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały. On jest taki niby, on jest warty milion, nie? Brawo. Także też spoko. Podanie, zawsze jak pomysłu się postarzeje, to jest takie nim zainteresowanie, dobrywa, że on będzie chciał... Siebie. Że wszyscy go będą chcieli i nie będę miał... Kogo? Nie zgoda. Angel serio? Gomez? Ale nie, bo ładnie Messi pomyślane jest za stary. Piłkę, mnie Messi nie interesuje. No, będzie gol! Bramkarz... Wiem. Jak na treningu. Ale mnie Messi nie interesuje totalnie, wiesz? Jeszcze bo 20 Messi minut to tego jednak... meczu przed nami. Już starszy pan. I piłkę przejmują rywale. Tak wygląda już tak trochę jak dziadziuś, nie? Dobrze by grał, ale ocena ogólna by mu tak totalnie spadała. Znakomicie. Albo można by było na nim zarobić chociaż. Inteligentnie przechwycił piłkę. Kupuje go i go sprzedaje tak o. Potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Mija obrońcę. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! Broni malarz, piłka nadal w grze. Takie mecze lubimy oglądać, Darku. Dużo ofensywnej gry, dużo strzałów, a przy tym wyniku obie drużyny ciągle walczą o zwycięstwo. Ale to jest mega sztos. Gdyby sobie tak na nim zarobił takie 150 milionów, jest kibice gospodarzy widzą przewagę swoich ulubieńców. Czują, że to może ten moment. Doping narasta. Ty, wypuściłem, to jest szansa. Tak! Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Takar! To musi być gol! Co? Aj, minimalnie niecelnie! Nie ma co bramki! Co? Nie chciał dać bramkarzowi czasu na reakcję co i niestety nieco przedobrzył. 82. Gwizdy kwitują jest jeden, to zagranie jeden do bramkarza. Bo w 45 mi strzelili. 5 minut. To zostanie jak dałem pauzę, meczu, żeby cię usłyszeć, to... Jak zacząłem to mieć. Zagranie lobem, wolne pole. Zobaczmy, co zrobi. O, dobrze teraz. Malarz broni, ale to nie koniec. Szmalec. I teraz piłka do Gomeza. Gomez jeszcze trochę. Od dobrze. Od dłuższego czasu Gomez utrzymuje się wynik remisowy. No ale końcówka będzie pasjonująca.
No, bardzo Alvarez, czy to był faul? Czy to była ballacha na boisku? Na jakim poziomie grasz? Na zawodowcu. Kibice skandują, my chcemy gola. Nie przyszli tu przecież po remis. Przyszli po remis. Tracą piłkę pod Albo po, właśnie, oni chcą gola. Ruszą oni chcą gola. To im damy gola. Ładnie przejął damy piłkę, im Wojtka gola. Dawaj, dawaj, dawaj. Ajajaj. Remis zakończony właśnie. To jakoś się wyciągnie ten sezon, nie? Jeszcze. No. Nie zabierzemy wiele czasu. Mamy tylko kilka pytań. No. No dawaj. Dziękujemy bardzo. Czekaj, to jakich ty mi piłkarzy polecasz? Powiedz teraz. Czekaj. Czekaj. Możesz sobie wybrać. Alex? Ty, ja mam 89 oceny ogólnej mojego menadżera. Okej. Okay. Alex? A... No jest 22 lata z Napoli, a to jest zmiennik, nie? Oho, to kupuję. Nie ma, jeżeli mnie stać oczywiście. Ile on by kosztował? 13 milionów? Zobaczymy sobie, czy on ma jakąś klauzulkę. Czekaj, Mereta sobie kupię. Tak, walka o Mereta. Czyli ile za niego stawiasz? O, duże pieniądze w okazu. 26 milionów, nie. Za dużo. Kogo jeszcze? Jest 22 lata. Oho. Ja też tego sprawdzam od razu. Szymon Żuk. Tak, klub niedawno kupił tego piłkarza, w związku z czym nie chcę rozmawiać o jego sprzedaży. Super. O, kurczę. 7,5 miliona to jest dobra cena. Ktoś jeszcze? Tam. A to. Czekaj, bo mi Szymanowski wyskoczył. A to z Legii, nie? O, 20 lat. Nie, on nie jest z Legii. Nuens. Nie z Milanu, on jest z Nuens. Na live sobie zobacz. On nie ma w ogóle 20 lat, ale... Co jest? Hop. I zaproponuj kupno. Klub niedawno kupił tego piłkarza. A za 9 tych się kończy kontrakt. Ktoś jeszcze? A ktoś jeszcze u ciebie? Dobra, to ja sobie zagram kolejny mecz. Tak, patrzyłam. Nie, bo to za dużo. Właściwie ja mam 20 milionów do dyspozycji, wiesz? 20 milionów, właśnie.
Ty, jak Takar awansował 8 punktów tak szybko. Takar po jednym meczu awansował z 52 do 60. Co się tu... No a jak się nazywa? Jaka nazwa? Nie, tego dziadka to już mi się nie chce, serio. Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Zlatan Ibrahimović. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a ze mną na stanowisku komentatorskim jest oczywiście Jacek Laskowski. Przed nami już za moment kolejne emocje w Ekstraklasie. Świetnie teraz na wolne pole. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Jak sądzisz, jak zaprezentują się dzisiaj gospodarze? Jestem zaskoczony formą, jaką prezentuje ta drużyna. Za cel stawiała sobie zajęcie miejsca w środku tabeli. Tymczasem zdołała osiągnąć znacznie więcej. Właśnie byśmy mieli w środku tabeli wylądować, a tak my jesteśmy... prezentuje się skład i ustawienie drużyny. Czyli gospodarzy. Niezła okazja do kontry. I piłkę przejmują rywale. A oto skład, w jakim dzisiaj przystąpi do meczu Korona Kielce. 20 milionów? To jest taki... Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4-5-1, więc chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem piłki. On miał 59, a to sorry. Bardzo popularne ustawienie, które pozwala zdobyć przewagę w środku pola. Pomocnicy aktywnie włączają się do akcji i pomagają napastnikowi. Zobaczymy, czy to wsparcie będzie dziś wystarczające. Bo teraz Cykulski. Dawaj. Mają teraz szansę na kontratak? O. Co teraz zrobi? Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ten Takar to jest... Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Dobrze, do przodu. Tyle strzałów. Blisko byli objęcia prowadzenia w tej sytuacji, ale bramkarz spisał się na medal. Myślę jednak, Darku, że z taką grą gol jest tylko kwestią czasu. No, mogą teraz skarcić rywali. Daniel Dziwniel. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobry, skuteczny odbiór. Co teraz wymyśli? To musi być bramka! Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. W Liverpoolu też mam. Niezgoda. Ściągnąłem obecnie właśnie kilku Polaków. Takar. Kurczę, no. Już się zmęczył chyba. Za dużo meczów. Mogą ich teraz skontrować. Ale ja piątkę sprzedałem. Ładnie, ponad obrońcami. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Ale ja piątkę sprzedałem. Ładnie się znalazł na skrzydle. 900 tysięcy. Patrzy, czy ktoś... Czy będzie prowadzenie? Dobry odbiór, ale to jeszcze nie koniec. Ale szansa na prowadzenie. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. A wiesz, że ten gość, co ja go miałem do buta, ta piątka? Bez trudu łapie tę piłkę. Wyjaśnił sytuację, ale ten tą większą gość, obroną miałem, naprawdę tata, pokazał klasę. Tak? To był trudny strzał. Ma sporo możliwości. No. Teraz na pewno! Ale to była fantastyczna obrona. Tata piątka, ja sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. Dośrodkowanie w pole karne, ale bramkarz na posterunku. Umiesz fake shot? Tak umiem. Że XA i wtedy będzie śmiesznie. Wtedy on się niby majtnie, ale pokazać wam. Dzisiejszy mecz jest tak wyrównany, że koneserzy futbolu mają prawdziwą ucztę. Mniej zadowolony będzie zwykły kibic, który miałby chrapkę również na bramki. Na piłkę. O, Gomez. Pa. Gomez, wycofanie. Ustawienie. No, będzie gol. A niestety, tylko słupek, piłka odbija się i opuszcza boisko. Ale to co jest? Słupek? Serio? To jest, nie wiem, dobra. Tak, będzie chyba podawał. Piłka idealnie, za plecy obrońców. To 91 tempo. Na piłkę, co z tego wyniknie? Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Dawaj, Sobociński, on już, on już miał jedną czerwoną kartkę w tym sezonie, teraz jeszcze żółtą zrobił.
Sobociński to chyba go coś ciągnie na takie fałdy. Ale nie, ten Gomez już ma 70. Taki piłkarz we... Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Co on zrobił? On prawie sobie samobuja. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Suso albo Teodorczyka. O, a Teodorczyk ma chyba 30 lat, nie? Muszą spróbować jeszcze raz. Z tego już nic nie będzie. Suso ma 20 lat. W pierwszej części spotkania. No, Suso możemy sprawdzić. Ale Teodorczyka? Nie, nie, nie. Za stary jest. Ja potrzebuję takich... Lizdek i zaczynamy. Druga połowa, Gomez, a przy piłce piłkarze Korony Kielce. Ten nowy co do nas dołączy. Arbeladze. Czaty, a jakby co? Wcale się nie związa z tym miliarderem, tylko zareagował. Turnieju przedsezonowym. Co teraz zrobi? 40 milionów. Matej Pućko! Ale znakomicie obronił ten strzał. Brawo! Legit. Centruje z roku, pole karne. I teraz, Gomez. Interwencja obrony, zagrożenie wciąż nie minęło. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. A wiesz, że w końcu ci się te inwestory skończą? A jest dobrze, nie ma 2 miesięcy tej chwili. Zobaczmy, co zrobi. Co teraz wymyśli? Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Uwaga, mamy strzał. Ej, a jak myślisz, skoro na Kielce taki remis, to by było dobre, nie? No też myślę, że... Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Niezłe dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale nie wykorzystuje tyle tego tempa, bo to jest jednak tempo. Nikt z Korony Kielce mnie dogonić nie może. Ale oni wybijają. Dobra. Czemu? Ty wybij to. Dobrze, i teraz. Niestety, Korona jest też jest no, tego i też podanie, może coś z tego będzie. Centra w pole karne, przepychanki. Szansa na oddanie strzału. Gdzie ty jesteś? Bramka, udało się, brawo. Taktyka. Co się stało w ogóle? Chciałem wybić, a malarz gdzieś dziwnie podszedł. Tym wysokim presingiem zmusili rywali do błędu. No i ten błąd. Malarzowi już się forma kończy tak generalnie. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Piłkarzy, bramkarzy właśnie. Ty, a co twierdzisz o Thibaut Courtois? To jest problem, mega dobry. Właśnie jak na taki klub, to jest dobry. Trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania. To on będzie, kurde, lepszy od malarza, o wiele. Niezgoda. Ma teraz miejsce na skrzydle. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? No nie, nie wierzę. Bramka Korona Kielce, ja wszystko teraz przegrywam. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą. Będziecie chcieli, żebym zmniejszył poziom, chociaż wiem, że tego nie będziecie widać chcieli? Widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Śmiesznie. Michał Żyro, co twierdzisz o Michale Żyro? 26 lat, hop jest wysoki, tempo ale 77, skill nawet. Żyro wydaje się ustawiony. Co zrobi? Kiedyś w... Na piłkę, co z tego wyniknie? Bardzo ładne podanie, piłka za... Właśnie, Adame Traore? O! Trafił niestety do własnej... Zrobiłem tak, żeby bramkarz się sam wyjaśnił. Co myślisz o tym Traore z Wolverhamptonu? Cześć, Traore z Ulves, dobra, robimy to. Jeszcze tego... Zobaczymy tego Teodorczyka, ale raczej go nie będę kupował. Dał sobie go na listę życzeń, ale no, zobaczymy. No. Teodor... No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Serio? Sporo miejsca na skrzydle. Do kolegów w polu karnym. Ohoho, dobra, bierzemy Traore. Czaty, bierzemy Traore, tylko on niestety dopiero potem dojdzie na zimę. Ale lepiej już sobie go zaklepać, nie? Bo potem kupi go jeszcze jakiś... Jakieś coś go chińskiego kupi. Będzie smutno. Niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była 100% sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Na piłkę, poziom zmniejsz o jeden. Jej. Na nowicjuszka chcą. Ale Gomez ma słabe wykończenia, nie? Ciągle w bramkarze. To jest jego minus. Wybili piłkę daleko od bramki. No jakby lepiej trochę wykańczał, to by
w ogóle kocur. Na razie to tutaj wykończenia ciągle w bramkarza mają. Ciekawe, mecz wciąż nie jest 1-1, nie? Jeszcze strzeliłem tak, żeby bramkarz zaczyna samobija. To wyglądać ciekawie. I zgadnij, kto to strzelił. Nie, Trakar. Znaczy Takar. Końcowy gwizdek coraz bliżej, kibice. Takar to jest w ogóle gwiazdy. Ależ go wypatrzył. Gwiazd z Lombardii. Zobaczmy, co zrobi. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie. Gwiazd z Lombardii, bo za darmo był do kupienia. Iwan Marquez. A ty co myślisz o zmniejszeniu poziomu 1? Do końca meczu została już ostatnia minuta. No tak, ale teraz mi totalnie zwolni. Haha, nie ma jak to w doliczonym czasie. Po doliczonym czasie, bo już były 3 minuty, a sędzia doliczył 2. Straci bramkę i koniec meczu. I super. Arbiter spojrzał na zegarek. Traorę kupujemy. Zobaczymy se Suso, ale raczej Suso nie będzie pierwszym wyborem. Co to jest w ogóle? Po prostu pech. Ej, ale ten Traorę. Ten Traorę. To czekaj, ja go spróbuję. On ma jeszcze potencjał? Ohohoho. No, to by tak zaczarować, dobra. Bierzemy tak. Teodorczyk, zobaczymy sobie go. 28 lat. Nie najstarszy. No. No. Aha. Adama Traore, to jest pewne. No. A nie, Suso za drogi, ludzie. No, 28 lat na FIFA to starość, no potwierdzam. O kim ty mówiłeś jeszcze, że można było kupić? Bejerin, tak? To 24 lata. Ale on też jest drogi, wiesz? Bejerin jest strasznie drogi. 17,5 miliona. Oj. Mhm, postaram się. Tak, zaproponuj kupno. Osiem. Wiem. 11. Stary, wyciągnę go za 11. Czemu? Ja tam, wiesz co, wolę trochę jednak po negocji. Damy mu 5 lat. Jeden rok? Dobra, bez klauzuli. Tak, chce pacę, ma dobrą pacę. Dobra, bierzemy go. Mamy Traorę. To jest dobry pomysł. Mamy już Ampadu, Forsella i Traorę. Teodorczyk. Nie, Teodorczyka nie stać. Suso też nie. Mam takie plany na później bardziej. Ty, Lafont przeszedł w ogóle do Fiorentiny.
Dobra, to co, do stycznia symulujemy. A i zmień poziom, no tak. To zmieniamy poziom. O kurczę, do stycznia symulujemy. Ty, ale ten Gomez, jemu się wszystkie atuty podwiększają. Co jest? To co, gramy? Nie, mówię FIFA na tym live. Ale tu jest stos. To co, do stycznia? Nie wiem, teraz... Styczeń. Do 1 stycznia, tak. Na tym live gramy sobie... I teraz grudzień już leci. Pewnie miliard kontuzji będę miał, ale mega wzmocnienia przyjdą. Strasznie. Oj, teraz szybko pójdzie. Jestem w styczniu, moi drodzy. Ocena 90. Pokażcie. Gomez 71. Pokażcie mi nasz skład. Ja chcę zobaczyć tabelę. Ośmiu zawodników kończą się kontrakty. Komu się kończą? Dani Ramirez. Co miesięczny raport? 94 mam młodzika. Kolejny. Zaraz to zobaczę właśnie wszystkich. Tylko na ten moment jeszcze chcę zobaczyć. 94 kolejny. Tak, no to by był dobry pomysł, jakbyś mi powiedział. Komu z Barcy się kończy. Czekaj, jeszcze chyba ci piłkarze moi nie dołączyli? Jeszcze 4 minuty. Ale nie, nasz skład Gomez 71, Klimczak 62. Pokaż, czekaj, skład teraz chcę zobaczyć. Traore 75, wchodzi zamiast Alvareza. Ampadu. Zamiast Sobocińskiego. Forsell. Zamiast Gomeza na ten moment. Gomez, skrzydło. Zamiast Sekulskiego. Niezgoda, środek. Skrzydło niech będzie Nentakar. Bramkarza nie mam dalej, wiesz? Dobra, spróbujmy taki skład zadebiutować. Kogo? Na kogo? Czekaj, na razie sobie jeszcze kontrakty podpiszę. Dani Ramirez. Pokażcie mi Daniela Ramireza. Muszę zobaczyć.
Ja sobie podpiszę nowy kontrakt. Negocjuj kontrakt. Ile lat ma Ramirez? 27. Tak na 3 lata. Kontroferta ważny. Dobra, nie będzie. 3 lata. Idealnie, to dokładnie chcieliśmy. Zignoruj klauzulę. Leci 2-7. Zazbij pesz kogo, dobra? Tylko sobie muszę ogarnąć kilku piłkarzy, bo im się kończy kontrakt. Kamil Juraszek. Kamil. Kto to jest Kamil Juraszek? Jest Kamil Juraszek, 28 lat, 58 oceny ogólnej. SO. No, nie, chyba w niego jednak nie będziemy negocjować. Juraszek teraz za słaby. Dalej. Artur Bogusz, to widzę, że tutaj dostał. Dominik Budziński. Dominik Budziński. Patryk Bryła, no on będzie dobrze wyglądał. Bryła jest dobry, tylko ma 20. Spadł mu ocena ogólna, to o niego też walczyć nie będziemy. Podpiszmy z tym Boguszem. Lat. Każdy piłkarz. Tylko Bogusz i tak nie gra. Dajmy mu 4 lat. 900 tylko euro zarabia. A nie, 900 tysięcy mu chyba nie damy, nie? Ale nie, ten Traore to jest... Nie wiem w ogóle, czemu oni przeszli do takiej polskiej drużyny, ale... No? Żadnego bramkarza nie masz znaleźć? No, to jest najważniejsze. No, to też. Negocjuj kontrakt. No ale oni są słabsi, ale wiadomo, zaplecze UKS Łódź jest dla mnie najważniejsze. Będzie dla mnie 25 lat, 55. Rotacyjne występy. Nie damy ci więcej, kolego. 3 lata. Ale co? Cześć, bo ja cię słabo słyszę. Masz jakiegoś bramkarza czy piłkarza? Wyszukanie przyszłej gwiazdy, okej. Okay. Dam sobie to. Mhm. No. Czy no, myślę, że Traore, ten Empadu też będzie spoko? Ja bym się powiedział, że spoko. Też tak się Sobociński dobry, nie? Plus 4 overalla, 20 lat, 66 oceny ogólnej. 72. No to mamy obronę, stary, to jest dobre.
No. A co, stary? Buffona? Nie, no nie pasuje mi Buffon. To jest... No tak, ale on taki Buffon to tak. Czytaj ten czat, czy co? Mówię, że nudy, no ja to przeczytałem. To moja wina, że taki słaby słuch. Rotacyjne. No ale oni nie mogą nic praktycznie zrobić, dlatego że... Oni byli kiedyś... Takie dziadki to są trochę, niektórzy. Ale Traore, jak najbardziej. Mamy dobrych, młodych piłkarzy z potencjałem. Z bryłą nie będę podpisywał. No. Dobra. Patrzcie na to. Traore. Tak, to wszystko tak solidnie to wszystko wygląda. Dziewięćdziesiąt siedem szybkość biegu, no. Gomez. Empadu. No patrzcie na to. To jest... Zwinność 90. Mamy skład. Już skład na Ligę Mistrzów. Trenujemy go tak. Grabowski. No to jest przyszłość. Proszę Państwa. To jest przyszłość. To jest... Jankowski już awansował. Nie są zrobione. Pewnie Łuczarza to sobie bierzcie. Zwardowicz. Ale nie. Miałem zrobić przyszłą gwiazdę jeszcze. Przepraszam. Gwiazdy, no. Tak jak mi tu widz mówił, specjalny scout został wysłany na szukanie takiej prawdziwej perełki, jak to mówią. Czas odchodzi Sekulski. 29 lat. Sekulski jest akurat fajnym piłkarzem. Ej, no. Możemy jeszcze ponegocjować, myślę. Zobaczymy, kogo mi tu FIFA przesłała. Ben Gareton, no. Nie jest to fajne, że się nim interesują. Milion 700. No spoko. Taka oferta jest... Mi na zakup. Ja ledwo mam budżet, stary. Ja już mam 7 milionów tylko budżetu, także nie mogę już szaleć. Chcę być kluczowy. No, niech będzie. Wyżej się przymknie oko.
Znaczy on z Traore będzie mega pasował do mojej układanki. Da. Dałem mu 9 tysięcy. No. Jimeneza, czekajcie, Jimenez jakiś. Zobaczymy sobie Jimeneza. Jimenez. Nie ma Jimeneza. Aha. Aha, czemu ja nie piszę na klawie? Nie ma Jimeneza. Nie ma Jimeneza. Czekajcie jeszcze raz. Wolverhamptonu. Nie ma nikogo z Ulver. Jimenez. Napisaj mi Jimeneza. Dobra, nie ma Jimeneza. Dalej. Napastnika mówisz? Nie ma Expasito też. Czekajcie. Kraj. Anglia. Premier League. Zespół. Napastnika takiego. Una palabra escrita y una palabra no escrita y una palabra no escrita y una palabra.
Halo? No, cześć. Szukamy. Exposito. Nie, właśnie to jest problem. Znasz Exposito? Już to zrobiłem. Nie, nie znalazłem. Na razie wysłałem dopiero tam przyszłą gwiazdę. Dosymulować do końca sezonu? Ja bym sobie chociaż zagrał jeden meczek. Żurkowski. Obiekt zainteresowań. Gdzie jest Żurkowski? Musimy sobie zobaczyć. Ej, nie wiem, ty mi tam powiedziałeś, on z Fiorentiny dostał. Wypożyczenia, ale jednak jest 6 milionów podano. No nie, bo ja mam 5. Oni się nie zgodzą, bo ja mam słabych. 20-latka mówisz? Jest 20-latek. O nie, ten co milion jest warty. No to nie chcę. To dam. Nie. No to za dużo. Ale za dużo, ja nie mam tyle za bardzo. Ja mam w tym momencie 5,16 miliona. Czego się nie da? Po co tak? Co to się stało? Dobra, ja mam chwilowe. Dobra, wiesz co wymyśliłem? Symuluję to. Czekaj, wiesz co ofertę dostałem? Tylko to z okna powinno. Wolski. O, Wolskiego chcą. To da się w końcu tego Szymańskiego kupić? Dobra.
Szymański. 69 ocen ogólnych. Ten piłkarz... Aha, ten piłkarz nie jest na sprzedaż, bo ma za krótką ławkę na tej pozycji. 69 overalla, wszystko mówi. Ma za krótką ławkę, bo jest po prostu za długi. A tak na serio? Jóźwiak? A ile on kosztuje? Bo Jóźwiak pamiętam, on dobry był. Kamil Jóźwiak, 22. Tak, no fajny nawet. Exposito kot. A kto to jest ten? Czekaj, ja chcę sobie zobaczyć tego Exposito. O, klub niedawno go kupił, ale to jest mega kot. Exposito. On jest mega. Exposito? P, U, tam jest takie U zamknięte, Exposito. Bryła otrzymał ofertę. Dobra, niech Bryła sobie otrzymuje oferty. O, dostałem 6 wiadomości. Wrócił łowca talentów. Pokaż mi tego imienia. Ryszard Grabowski, lewy obrońca. Dobra, bierzemy go, nie? Do składu. Co myślisz, ty, raport juniorów? Co? A czemu? Tak dla zabawy, nie? Czekaj, bo przyniosłem złego juniora. Miałem go zwolnić, a go przyniosłem do podstawowego składu. Nie, bo ten junior ma od razu 63 oceny ogólnej. Co jest? Od razu ma 63 oceny ogólnej. To symulujemy do końca sezonu, nie? Do czerwca 24. No wcale nie, mam nadzieję. Ej, no bez przesady, no. Ja tak nie robiłem. Na jakim poziomie grasz? Chyba do grupy śmierdzi. Mamy miejsce. Ósme. Po przesymulowaniu. Teore ma 99 szybkości biegu. Raport o juniorach. Jakiś flag mi sprowadzają. Co to ma być? Co to ma być? Ja zapłaciłem za lepszych.
Czemu 60 oceny ogólnej tylko sprowadza gość, który ma 5 gwiazdek? Właśnie patrzę na te potencjały. Z pierwszego sezonu 68 oceny menadżera. Jak myślisz, wywalą mnie? A mam na czerwono mi świeci, to nie wywalą. Nie. Robimy tak, że kupujemy drugiego inwestora. Słuchaj, jak się rozwinął nasz skład. Wszyscy są w takich średnich nastrojach. Natomiast turniej przedsezonowy sprawdzi umiejętności naszych piłkarzy. John Brereton jest mega dobry. Traore już nie ma czego rozwijać w szybkości biegu, bo ma 99. Gomez 74 oceny ogólnej za chwilę. Ampadu 70 oceny ogólnej. My na Ligę Mistrzów lecimy w następnym sezonie. Grabowski. Ampadu 71. Jakim oceny skacze? Tylko Traore stoi w miejscu. Wyobraź to, Traore zwinność 86? Z podstawówki wywalasz. No. Mój? Czekaj. Patrz, to jest mój skład. Jesteś na live, nie? Nie wiem, bo ja na parkingu nagrywam. No, fajny skład. Zamiast kogo?
Okej. La Fonta ściągać? 40. Oho, nie. Czekaj. Najpierw to weźmiemy tego. Meret ma 80 ocen ogólnej. Szymański. Zaproponuj kup. Wymiana piłkarzy. Napastnicy. Tu minę. Plus 5 milionów. To Ninen plus 5 milionów? Nie, to się nie opłaca. Kto? Nie wiem, zaraz zobaczę, bo ja już podpisałem. 70. No to, to się faktycznie opłaca. Zagra jakiś mecz, bo mi się nudzi. Tak, ten mecz będzie ostatni. Szymański kluczowy, no niech będzie. Tylko sobie jeszcze pokontraktuję ich. My chcemy 5 lat. Dokładnie. 10 milionów klauzula, no tak. Finanse, damy mu 10. Ile? 10 tysięcy jako klauzulę. To uczciwa propozycja. Stipica ma ile lat? 29. Za dużo lat. Dalej patrzymy. Spridowicz. No. Ten będzie porządny. Ile on ma lat? Znaczy 66 ocen ogólnej ma Spridowicz. Zufer. No. Spridowicz czy jakoś tak. Renato Sanchez. Tam mogę Sancheza kupić. No spoko. Zaraz. No. Lafont. Meret. Mogę Mereta kupić. Co ty na Mereta? 18 milionów. No spoko. Ale to już każdy, którego kupiłem. I teraz tylko kontrakty z nimi. Spridowicz jako pierwszy będzie miał kontrakt. Ostatni mecz sobie tylko zagram czaty i kończę, bo teraz się zasiedziałem. A trzeba też coś ogarnąć. I ogólnie już kończę, bo mi się... Znaczy nie wiem, no zależy jak wyjdzie z czasem i wszystko. Dobra. Sanchez, Renato Sanchez. Co o nim twierdzisz? Tak? 32 tysiące tylko? A będzie kluczowy u mnie. 77 ocen ogólnej. Ale się... Jeden rok? Nie, panie. 5 lat. Ty jaką niską sobie płacę zażyczył. I premię też nie najwyższą. No i jeszcze Mereta. Nie możemy sfinalizować transferu. Teraz Meretem najwyżej nie wyjdzie. Jeszcze jedno. Żurkowski.
8M. Dobra, nie, już tego meczu nie gramy, bo strasznie mi brakuje czasu. Jeszcze najwyżej następnym razem pogramy ten mecz. Weźmy 8-74. Ważny piłkarz. Kluczowa chce być. Dobra. Nie wiem. Szkoda, że tego Mareta nam się nie udało ściągnąć. Czekajcie, chwilowe ze dwóch. Dobra, ostatni mecz na dzisiaj. Skład będzie wyglądał tak, że Breton. Szymański. Grabowski. Sopociński. Ampadu. Grzesik to będzie tutaj jedyny w swoim rodzaju i na bramkę postawmy malarza, no. I to jest ostatni mecz na dzisiaj. I z tym meczem... Jestem mega ciekawy tego. Od rana zapowiadało się na deszcz, no. Więc ulewa nie jest zaskoczeniem. To Ty, będzie jaki mecz skład? Na wodzie. No to w ogóle nie. Dzisiejszy mecz być... będzie dla Państwa komentował Dariusz Szpakowski, a razem ze mną jest Jacek Laskowski. A to widać, że to dzisiaj jest czeka wystawany. Nas tutaj pierwszy mecz fazy grupowej Europejskiego Pucharu Narodów. Obie drużyny będą chciały dobrze rozpocząć te towarzyskie rozgrywki. Ewidentnie kroi nam się wielkie widowisko. Pierwszy mecz turnieju przedsezonowego to dobra okazja dla zawodników, żeby wrócić do formy, a dla obu trenerów, żeby sprawdzić, Ty, jak to na jest kogo win będą ekstra mogli liczyć. Na... Pięknie go dostrzegł. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Brereton. Teraz kapitalnie w obronie zanosiło jak się na bramkę. Jak ty myślisz, to będzie win ekstra klasa? No to będzie win ekstra klasa. Będzie chyba podawał. Na piłkę, co z tego wyniknie? Gomez. Przedłużenie na Grzesika. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Grzesik na Szymańskiego. No, brakło trochę. Dobra, to mógłbyś się rozłączyć to najwyżej na następnym live'ie. Też co pogadamy. Bo to jest tylko mecz. To dzięki. Siema. Nowy pomocnik debiutuje w tym spotkaniu. To kolejny z nie, tylko chodzi mi o to, czy, bo to jest już mecz, o, nie? Tak, to czy mógłbyś się rozłączyć? Nadzieję, to powinien być skok jakościowy. Następny mamy dzisiaj debiutanta w tym meczu i to właśnie w środku pola, już więc na ostatni. Pewno... Ależ się przedarno! No, wyręczył teraz bramkarza. Co? No, to na pewno. Już blisko pola karnego. Ej, ale ten Traore 99 Tepa to jest mega. Za plecy obrońców. Czekaj to. Dobra, już kontynuuję czaty. No i ostatni beczek, to trzeba zagrać się Makajgor. Patrzcie w ogóle, co ja zrobiłem z tą ŁKS Łódź. No i strata piłki. Szymański. Piłka do Spridowicza. Ma dużo miejsca na skrzydle. Brereton. Co teraz wymyśli? Brereton. Nie bardzo mu się to udało. Ja się dopiero uczę nimi grać, bo mam taki skład, że nie wiem. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki.
Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Udział w przedsezonowych turniejach, którymi ostatnio obrodziło, jest korzystny dla wszystkich. Kibice wolą śledzić wyniki swoich... Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel, trzeba gonić wynik. Breleton, oczywiście. Hashtag Xagon najlepszy w Polsce. Zobaczmy na rezultat. Jej, dzięki. 1-0. O. Ej, ale Brereton takim podaniem, ja nacisnąłem A dosłownie i ten gość zeszczelił. Ale my mamy takich kotów totalnych teraz w składzie. Widzowie najlepsi są, bo oni mi podpowiadają w tej karierze. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ale teraz będzie Frajda. No ŁKS Łódź, nie? A patrzcie, jaki jest blokowa. Teraz opadł. Na pewno! Gomez. Sebastian Szymański. Szymański. Rozpoczynają kontratak. Patrzcie, jak im piłka w ogóle lata. Już jest Brereton. Próbowali kontra, ale przeciwnik zdążył pozbierać się w obronie. Taka okazja, czy się uda? Teraz, teraz. Brereton to jest ale taki dał teraz popis talentu bramkarskiego. Brereton, jeszcze próba. No i Renato Sanchez. O, ale to jest skład Sobociński, no. Szymański. Spridović. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Zobaczymy, co teraz zrobi. Co teraz zrobi? Ładnie pomyślane. Ewidentnie spalony. Imprer to też mega pomaga. Też się cieszę. Także następny live nie wiem kiedy będzie, ale jak najszybciej, bo będę chciał testować nowy skład no, LKS Łodzi. Teraz odczytał zamiary przeciwnika. Rozpoczną od rzutu wolnego. Ze dwóch czaty mam. Czekać, serio. ŁKS Łódź, kurczę, najlepsza drużyna jest. To no, jest lepsze bardzo ładnie przyjął to podanie. Dobrze, ale coś ten Traore nie wykorzystuje full siebie. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Ustawili się na własnej połowie i czekają na to, co zrobią rywale. Będzie chyba podawał. Traore. Oddalają grę od strefy obronnej. Hashtag bogaty Sebastian inwestor, Szymański. Najlepszy w Polsce. Ma sporo możliwości. Dobrze teraz odczytał intencje. Przejął dwóch miliarderów spotkałem. Wysoko podeszli rywale. Naciskają. W Polsce? Ma piłkę. Co z tego wyniknie? Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry XD. Pierwsze 45 minut za nami. Zauważyliście, że zawsze bogaci ludzie mają pochytane z mafią? Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. Ale nie, no skład jest kocur. Jak ŁKS Łódź była najgorsza, to teraz my mamy taką przebudowę. To wygląda mega kocur. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mamy rzut wolny. Angel Gomez. Angel Gomez. Jest... Ohoho, on sam sobie wypuścił. Zobaczmy, co zrobi. Świetny przegląd pola. Co teraz myśli? Szymański, zobaczmy. Jaki kocur. Strzał i mamy 2-0. Proszę państwa, Szymański strzela drugą bramkę. Przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Testuję ten skład, nie? Ale jest coraz lepiej. Tylko szukam jeszcze tego bramkarza. No, 2-0 to już bezpieczny wynik. Chciałem.
No, dobry odbiór po stracie piłki. Adama? Adama, zaraz powiedzieć Traore. Jest Adama. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Sanchez, Renato, ostatecznie Sanchez. Nic nie będzie z tego ataku. Jeszcze się muszę nauczyć grać tymi piłkarzami, bo to jest taki przeskok, nie? Ze słabszych na takich mega kotów. Ładne, udane chcę przejęcie. Ryba traci piłkę. Grabowski, no też mega potencjał. Dobry blok i oddalone niebezpieczeństwo. Z turnieju przedsezonowego nabiera na Mareta. Przed nami końcowe 30 minut. Trzeba dużo strasznie wygrać w tym turnieju, żeby 2,5 miliona co najmniej zdobyć. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ale w tym składzie można wygrać na chilku polskim. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Adama! Co to chyba było? Nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu, jakoś tak... Patrzcie. Nikt nie jest 80, ale zobaczcie, Sanchez. Ma... Brereton. Szymański. Prawda. Ampadu. Czubkiem głowy Sztos. Zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Mamy niezgodę zawsze na zmiennika. I piłkę przejmują rywale. Dobrych transferów. Za chwilę może być dogodna okazja. Świetna akcja w obronie. Udało się ściągnąć bardzo dobrych zawodników. I to się liczy, i to się liczy. A teraz dobre podanie górą. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Teraz mam i piękna nóżka. Obroniła. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Tak, zdecydowanie potrzebują trochę świeżej krwi, jeśli chcą w tej drugiej połowie doprowadzić do wyrównania. Bo spotka trzeciego miliardera na ulicy. Zobaczymy, zobaczymy. Jak to się potoczy. Ma piłkę, co teraz zrobi? Zawodnicy szanują. To musi być gol! Ech, przestrzelił. Stanowczo za wysoko. Wolski wchodzi na Szymańskiego. No, taka przyszłościowa zmiana. Wolski też 19-latek znakomity. Ale oni grają tą piłką. Zupełnie lepszy futbol niż wtedy, niż tamte dziadki. Renato Sanchez. Renato Sanchez, LKS Łodzi. Tracą piłkę po tym podaniu. Że kup trzeciego bogatego inwestora. Tak? Poza boczną linią piłka będziemy mieli cud z autu. A już. A więc mamy zmianę. Ciekawe, jak to rozwiąże. A bogaty inwestor? Zobaczymy, co teraz zrobi. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, mogą teraz skarcić rywali. To mogłaby być obiecująca kontra, ale nic z niej nie wyszło. Mareton. Mają liczebną przewagę. Na piłkę, co z tego wyniknie? Będzie bramka! Co za obrona najwyższej klasy parada. Aniela Bogusz wchodzi na boisko. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Dobry strzał na bramkę po rzucie rożnym. Naprawdę szkoda. Rzut niecelny. Okay. Coś mi się zdaje, że grając tak dalej wkrótce strzelą gola. Dobra, 87 minuta. Dobrze antycypował też, jakie intencje tempo podającego i mają piłkę. No i Kazuć świetny skład. Precyzyjne podanie górą nad obroną, świetne. Będzie chyba podawał. Aj, bardzo niecelnie teraz. Dobra. Dzięki wam za oglądanie tego live'a. Myślę, że on wam się podobał. Stawcie łapeczkę w górę. Rozsyłajcie znajomym, jeżeli chcą zobaczyć sobie nową FIFA. A ja już wam dziękuję.